W tym odcinku Grysława, moi drodzy, z dawna oczekiwana wizyta w Kanciapie, ale nie tylko po to, żeby porozmawiać o grach, ale żeby porozmawiać o wspaniałym komputerze, który zdefiniował, można powiedzieć, elektroniczną rozrywkę w latach 80. wraz z innymi komputerami, ale ten był jednym z najważniejszych. Dzisiaj, odcinek o Komodorze 64, po naszym pięknym intrze. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień dobry, wieczór, witamy bardzo, bardzo serdecznie w 333. odcinku Gry Sława, czyli programu, w którym sławione są gry. Ja nazywam się Ryszard Hajnowski, jest z nami wasz ulubiony Andrzej Muzyczuk. Witaj Andrzeju. Witaj Ryszardzie, witajcie drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Odcinek 3... 3... <laughs> tak. który postanowiliśmy poświęcić na... Pobieżne, tu jest z naciskiem na pobieżne omówienie jednego z najważniejszych komputerów, czyli wspomnianego w Intrze, czy też przed Intrem, w zasadzie, Commodore 64. Jeden z najważniejszych komputerów w historii, moim zdaniem komputer, który odcisnął bardzo mocne piętno na rozwoju elektronicznej rozrywki, bo był sprzętem takim ogólnoświatowym, popularnym i w Stanach, i w Europie, znaczy może za wyjątkiem Dalekiego Wschodu, ale jeśli weźmiemy pod uwagę te w latach 80. chyba jedne z ważniejszych rynków, czyli Stany Zjednoczone, Amerykę Północną oraz Europę i Australię, tylko Commodore 64 był takim sprzętem przekraczającym granice. ZX Spectrum był głównie europejski i później radziecki. Co prawda zaistniał w Stanach jako Timex, ale to nie był jakiś taki specjalnie obfity w sukcesy pobyt tam. Atari. Było też amerykańskie na początek, ale w zachodniej Europie się tak średnio się przebiło. W Polsce znalazło swoją ugruntowaną pozycję. No, a Commodore 64 łączył wszystkich i są osoby, które na tym pięknym komputerze mamy, mamy kilka egzemplarzy, prawda? za nami pudełka i tak dalej. Na tym komputerze się wychowały, dla których to był pierwszy komputer, albo może dostały go w spadku po, po starszym rodzeństwie tak czy inaczej, komputer niezwykle ważny, dla mnie osobiście również, bo to był pierwszy komputer mój taki własny, własny. Miałem dostęp oczywiście wcześniej, przed rokiem 89. jak sobie uświadomiłem, tak jednak to był początek 89, kiedy dostałem Commodore 64, to miałem dostęp do innych komputerów, najczęściej dzięki uprzejmości wspaniałych przyjaciół, ale tak własny, własny to był w 89. Komodor 64. Andrzej, a jak to było u ciebie, bo ty jesteś, jak mówiłeś, retro, jeśli chodzi o komodora, to jest takie retro nabyte, tak? Tak, to jest nabyte, bo ja swojego komodorka miałem, ale tak dosłownie przelotem. A tak, tak dosłownie na jedno popołudnie, więc oj to są super wspomnienia. Zbyt dobrze nie pamiętam, a co gorsze, jeszcze zostały przysłonięte zakupem później Atari małego. I oj, oj. że tak powiem, się trochę zaraziłem do komputer komputerów 8-bitowych. Na wtedy? Naprawdę? A no bo ile Atar ty miałeś lat? Nie pamiętam. Ale to były lata 90. Tak, 90, więc no, generalnie byłem młodym szczylkiem i um, Atari było dosyć, jakby to powiedzieć, mało przystępne dla mnie wtedy. Komodor wydawał się przystępniejszy, ale problem z Komodorkiem był taki, że niestety um, dostałem egzemplarz, który już był troszkę uszkodzony i musiałem go zwrócić. Ale to jest w ogóle super historia, bo. To jest tak, mój przyjaciel Michał, on, on zawsze miał taką żyłkę do biznesu. O, myślałem, biznesu. Że, myślałem, że powiesz, że psucia. Że A to mieszkałem. swoją drogą, to swoją drogą, ale miał taką żyłkę do biznesu, to zostało mu to do dzisiaj. I taka jedna dziewczyna z okolicy, gdzie ja mieszkałem, na, dokładnie na Okrąglaku, jej rodzice kupili peceta do tego. Peceta w latach 90 to już było coś. Mm -hmm. było coś. No i komodorek nagle, tak, patrz, patrz, pecet. Tu grafika 3D, a tu komodorek, to przeskok ogromny. To, wiecie, to jest tak jakbyśmy musieli teraz przenieść z PlayStation 1 na PlayStation 5. Taki mniej więcej przeskok był jakościowo. No właśnie, no i ten komodorek sobie poszedł na strych. Michał go wygrzebał i pomyślał, że zrobi na nim biznes. No i tym osobą, że tak powiem, do zamknięcia tego biznesu okazałem się ja. No i tak. I teraz najciekawsze z tej całej historii to było to, że y, tą osobą, która posiadała pierwotnie tego komodorka, jest moja obecna żona, mm -hmm. <laughs> więc wszystko w rodzinie. Ten komodorek się po latach odnalazł i on gdzieś tutaj nawet jest, tak mi się wydaje. O. Albo w pewnym momencie ja go przerobiłem. A co było z tym komodorkiem i tak? Połowa klawiszy nie działała. To, się, to rzecz, która w tej chwili jest do naprawienia w ciągu powiedzmy, że godzinki, dwóch. Wtedy to było coś dla mnie nie do przeskoczenia, no i komputer był niestety niegrywalny z prostego powodu. Nie działała literka L, nie działa jeszcze jedna bardzo ważna literka, a ja nie wiedziałem, że można robić, skrótami można ładować gry i próbowałem używać zwykły standardowy komend. No i to niestety nie działało, mm -hmm. więc no, komputer do niczego mi się nie przydał. I poszedł do zwrotu, później Atari. Mroczne to czasy były. No bo wiesz, no 20-30 minut wgrywania jednej gry, gry były... No nie było jeszcze Turbo. Ale... Nie, 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 w Atari nie, co ty, to było takie czyste doświadczenie Atari. Ym, po latach nie doceniam, ale wtedy to było dla mnie coś naprawdę przerażającego. I później wpadł już Pegasus, a to już była konsola plug and play, więc wracając do komodorka. Pierwsze podejście do komodorka było, powiedzmy, że dosyć traumatyczne, ale... Muszę powiedzieć tak, Powa podwórka miała te komodorki, więc dużo sobie używało. Już wtedy był amigi, bo my oczywiście wszystko z opóźnieniem mieliśmy. Ale muszę przyznać, że wiele gier widziałem wtedy i były naprawdę fajne i brzmiały niesamowicie. To jest coś, co było naprawdę ciekawe i nawet mi się wydaje, że niektóre gry lepiej brzmiały na komodorku niż na Amidze, ale to, to. Wydaje mi się, że jest to teza do obrony, jak najbardziej. Tak, zależy oczywiście od gry, bo bo to też było moje subiektywne wtedy yy, wspomnienie, ale do dzisiaj jak słyszę na przykład Jana Sisters to yy, wydaje mi się wersja na Commodore 64 jest po prostu yy, lepiej brzmi tak ogólnie myślę, układ Seed to jest układ, któremu poświęciłem swego czasu kilka odcinków. One nie są chyba w wersji YouTubeowej, natomiast na Spotify możecie je znaleźć i jest naprawdę sporo odcinków o muzyce, znaczy sporo, kilka odcinków o muzyce z Commodore 64 i o tym, jak wspaniałym układem jest układ Seed, który do generowania tej muzyki jest wykorzystywany. Natomiast zaraz w ogóle myśmy postanowili, że podzielimy się trochę tutaj tym dostarczaniem informacji. U mnie będzie sentymentalnie, wspomnieniowo, no bo to ja z tym komputerem dorastałem, można powiedzieć. A Andrzej będzie was zasypywał toną danych technicznych ja I, będę przygodami. Się, i przygodami. Ja będę się wtrącał czas, do czasu do, do tych danych technicznych, jak coś... Ciekawego się pojawi, no ale trzeba by zacząć od tego, że tak naprawdę Commodore 64 to jest takie, można powiedzieć, dzieło naszego rodaka. Oczywiście tak. Idek Trzmiel. Idek zwany później Jackiem, a później Jackiem Trzmielem, czyli Polski Żyd, który doświadczył tragedii Holokaustu, mm -hmm. był w łódzkim getcie, z tego co kojarzę. Ale nawet chyba w Auschwitz też był, tak mi się coś wydaje. No... Tego, nie, tego nie jestem pewien, wydaje mi się, że, że w łódzkim, bo on pochodził z Łodzi ogólnie. Tak, 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 tak. I wyjechał po wojnie z Polski i założył filmę, która się nazywała Komandor, czy Komodo, zajmującą się między innymi produkcją sprzętu biurowego. Maszyny na początku były maszyny tak. do pisania, później yy, zaczęła się rewolucja tranzystorów, pojawiły się. Kalkulatory! Tak, które do dzisiaj są naprawdę ciekawym sprzętem. Ja osobiście nie mam żadnego w kolekcji. Ale jak sobie przyglądałem archiwalne różne za zapiski w internecie, no to wyglądają tak jak kalkotory z lat 70. -tych. One to jakoś, jak, mają jakąś taką w sobie magię, te kalkotory. Mm -hmm. Więc y dosyć dobry biznes na tym zrobił. Zresztą tak naprawdę, lata 70. to już był y pan y Idek, Jack. <grym> Czy, Jacek. Jacek. tak, już był takim biznesmenem. No oczywiście zmienił nazwisko, bo trzmiel jest niewymawialne, <laughs> prawda, dla, <laughs> y, tak. dla osób tak. anglojęzycznych, więc zmienił nazwisko na Tramiel. Jack tak. Tramiel, y, szef komodora. Y, bardzo taki zażywny pan, który jak popatrzycie sobie na zdjęcia, to kojarzył się wyglądem no, z jakim bossem mafijnym. Tak, wiesz? tak, tak. tak no, jakby mógł być spokojnie obsadzony w roli bosa mafijnego, nikt by nie mrugnął okiem. Nawet. I podejrzewam, że wykorzystywał tą swoją, ten swój wizerunek w biznesie, bo to jednak to były lata 70., lata 70, gdzie mieliśmy. Myślisz, że do takiego zastraszania swoją. Może nawet nie zastraszania, tylko wiesz, już, już budził pewien respekt. Oj, tak, oj, budził od samego spojrzenia na zdjęcie, budził respekt. I... I sądzę, że no, i, i powierzchowność, i na pewno cechy charakteru, które u, u, upartość niezwykła i, i dążenie do celu sprawiły, że tak naprawdę stał, stanął za sukcesem dwóch marek, bo, bo kiedy przestał pracować w komodorze, kupił największego konkurenta, czyli Atari. <laughs> tak jest. Przyłożył się do sukcesu yy, też po trosze Apple tu. Czyli jabłkowego sprzętu, tak. bo przecież też miał epizod współpracy z Steven Woźniakiem i, I Jobsem. Jobsem, więc już to pierwsze, pierwszy komputer Apple'a też pracował na procesorze MOS, który już to był, notabene, produkowany pośrednio przez Commodore 64, bo przecież. E, przez Komodora, przez bo był. E, Tramiel przecież kupił MOS, firmę mhm. MOS, więc no, przyłożył się do całej tej, do całej tej machiny 8-bitowców. I. No no. I przyłożył się też do komputeryzowania amerykańskich tak. szkół, gdyż prowadził do szkół komputer PET, Commodore PET i to był taki komputer biznesowy. biznesowy, ale też w szkołach używany. Ale był stosunkowo tani. Drog, drogi, tak. tani, tani. Drogi, tani, zależy jak to patrzeć. Bo... No właśnie, z naszego punktu widzenia, jak patrzymy na tamte ceny, o mój Boże, jaki ten sprzęt tani, ale nie bierzemy pod uwagę ym, inflacji gigantycznej przez lata, <laughs> więc Andrzej tutaj wypisał, ile obecnie by kosztował Commodore 64, gdyby został wprowadzony na rynek. Tak, tak, mam tutaj wszystkie rozpiski, ale tak, wróci, wracając do PET-a. PET to był taka, to był taki przedstawiciel komputerów yy, stacjonarnych, czyli mieliśmy jednostkę, monitor tak. i oczywiście klawiatura musiała być, no bo jak inaczej wprowadzać rzeczy do niego. Oczywiście to był na swoje czas, 60, 77 rok, nowoczesny sprzęt. Z I chyba dyski ośmiocalowe. Ośmiocalowe, 5,25, yy, też obsługa kasy, zależy od wersji, bo tych petów było kilka, yy, ale wyglądał, yy, w porównaniu do sprzętu IBM-a, czy sprzęta, sprzętu konkurencji, kosztował dosyć niewiele, bo 500 dolarów. Oczywiście 500 dolarów z perspektywy teraz to nie są jakieś ogromne sumy z perspektywy wtedy i inflacji. No to jest to kwota wysoka, ale w porównaniu do konkurencją, które komputery potrafiły kosztować po 1500, 2000 no 000, 000 dolarów. 5000 dolarów. Tak. tak, więc to to była kwota dumpingowa, że tak powiem, czyli taka, która mogła mocno w tym y, dopiero Powstającym rynku komputerów które, yy, w branży, właśnie edukacyjnej czy w branży yy, yy, konsumencko-biznesowej. Ja nie mówię oczywiście o takim dużym biznesie, czyli giełda amerykańska, tylko mówimy o takim biznesie, firmie, która, która na przykład miała nie wiem, biuro rachunkowe i ono już zaczynało korzystać z pierwszych jakichś arkuszy kalkulacyjnych. To były bardzo przystępne komputery. No i powiedzmy, że odniosły całkiem niezły sukces. Nie mam akurat tutaj informacji o tym, ile się ich sprzedało, ale trzeba przyznać, że był to yy, taki. Taka solidna podstawa do przyszłej ekspansji i stworzenia kolejnych komputerów. I sobie w notatkach jeszcze jeden komputer, który był bardzo ważny dla kom komputera Commodore 64, czyli VIC-20. Tak Oj, jest. to był wielki sukces w Stanach Zjednoczonych. Premiera w roku 80. 8-bitowy komputer, który wszedł do domów. Był tak. na, było na nim sporo gier, chociaż ty, nie wiem, miał 4 kB chyba. Tak, tak malutko pamięci miał. Ale wyglądał Praktycznie tak samo jak Commodore 64. Mam go tutaj tylko ja akurat. Jest Czyli tam, jak mydelniczka, bo mamy kilka modeli z Commodore 64. To, to tak już jest model z 1988 roku. Tutaj ma. Andrzej jak byś mógł pokazać pier A proszę. pierwszego. Tak. On ma pewną zmianę, bo ma inną nalepkę tutaj, tą. ten nasz emblemat jest, tak. jest już dorabiany, bo oryginalny gdzieś um, zawirowania historyczne. Tak, no, oryginalny ma, ma, ma też tę tęczę. podobnież zresztą, nie wiem, czy będzie tutaj. Czy złapie? No, inne, bez problemu. O, o, tutaj, tutaj. Nie wiesz, mhm. co wydaje mi się, że. W każdym razie, może później, jakieś, jak ewentualnie, może jakąś przebitkę <grym> zrobić. Tak Podobnie jest. jak ZX Spectrum miał symbol tęczy, taki Commodore 64 miał symbol tęczy. Tutaj, tutaj już go nie ma, natomiast co jest ważne, jest ta ciemna klawiatura. Tak, tak, tak. tak. Obudowa I... była taka beżowa. Dalej jest. Jasno-beżowa. Ta oczywiście trochę żółkła, więc to jest taki beż, brudny beż, o tak to mógłbym nazwać, ten kolor. Ym... Hmm. No i właśnie, i WIG20 był komputerem, który odniósł sukces, bo sprzedał się w 2,5 miliona egzemplarzy. Gigantyczny sukces. Tak, to jest gigantyczny sukces i no, ile już lat? 44, 44, lata, temu, 44 tak lata temu, tak jest, ogromny sukces. Oczywiście, ym, głównym odbiorcą były Stany Zjednoczone, tak, z tego. No ja w ogóle nie wiedziałem o Ja dopiero, w, o ile Commodore 64 się czytało, w, czy to w bajtku, czy w komputerze w 85, 86 roku, to czasami też się pojawiła w informacjach z giełdy, że Commodore VIC 20 Ja nie wiedziałem, co to jest wówczas, bo tego już nikt nie kupował, było tańsze niż zwykły Commodore. Już no, wtedy pojawiły się też modele 16, Commodore tak, tak, tak. plus 4 i kilka innych. Jest, jest piękny, ale były to modele, które nie zyskały praktycznie żadnej popularności. 64 zawłodnęła rynkiem. Oczywiście. W pewnym momencie już od razu dojdę do 64. 64 sprzedawała się lepiej niż wszystkie komputery domowe razem, razem wzięte, wzięte, więc to jest coś niesamowitego. Ja dodam jeszcze odnośnie Wika 20, bo mamy go tutaj na miejscu. Jest to komputer, który, no powiedzmy, że swoją mocą graficzną Szał nie robił. Atari 2600? No troszkę bardziej. Troszkę lepiej. Troszkę lepiej niż Atari 2600. Zależy też oczywiście, bardzo dużym ograniczeniem były te 4 do 5 KB, pamięci, a dostępne było jeszcze mniej, bo wiadomo, Kernel zabierał swoje, Basic zabierał swoje. Notabene Basic został napisany przez firmę Microsoft był przestosowanym Basiciem z Microsoftowym na komputery właśnie marki Commodore. To jest taka ciekawostka, więc tutaj też pewne zależności biznesowe... Ogólnie z firmy... jednak Basic komodorowy nie, nie miał dobrej opinii. Nie, to nie był najlepszy Basic, ale na szczęście... BASIC Spectrum'owy był, le... mhm. był, był lepszy. Ale dzięki temu, że mamy gniazdo rozszerzenia, które jeszcze za chwilkę, mogliśmy sobie odpalić lepszego Basica, który miał y... Nie miał błędów w tylu, co oryginalny BASIC, o ile można tak mówić, i miał y, szerszą gamę komend i różnych wywołań, więc to jest bardzo ważna sprawa. Ale o, o BASICU za chwilkę, ja tylko jeszcze dodam to, że wika yy, 20 zobaczycie sobie na rytosforze, on już był kilka razy odpalany, mam już interfejsy, które pozwalają na odpalenie większej ilości pamięci i wtedy już te gry zaczynają wyglądać lepiej. Rzekłbym, że to jest taki grafika z lepszym, trochę mocniejszym wikiem, to no Do komodo 84 jeszcze trochę brakuje, brakuje, ale to mniej więcej już poziom może być nawet spektralny. No to jednak dwa lata w czasach, kiedy ten rozwój był bardzo, bardzo szybki i z roku na rok czyniono postępy. Ogromne. ogromne skoki, takie technologiczne, że hej, ale jak sobie porównamy takiego WIK 20 do Zetik 80, to no, WIK o. 20 robi komputery wyszły w tym samym roku, z 80 w Wielkiej Brytanii, Sinclair go wprowadził, bo oczywiście był znacznie tańszy, ale no, wyglądał jak coś robionego, nie wiem, nawet przy pomocy taśmy i kleju i, i paru, może nie paru gwoździ, ale obudowy po butach, a tutaj Commod Commodore Wig, no mówię, on był bardzo, dla osób, które nie wiedzą, nie znają tych komputerów, one są w zasadzie nie do rozróżnienia. 64 i Wik, tak na pierwszy tak. rzut oka, oczywiście. Często Więc... są mylone. Na... Często są mylone. Tak. Więc wyobraźcie sobie, że macie albo ZX-80 z membranową klawiaturką, albo dostajecie taki komputer tutaj z prawdziwą klawiaturą. Taką semi-mechaniczną. Bo... Tak, to ta klawiatura to zawsze była w latach 80. tych przy komputerze 64 jako, och, jaka wspaniała klawiatura w porównaniu do gum gumowego ZX Spectrum, <grym> czy, też, tak. czy też do tak. Te... Oj, przepraszam. Czy ja. też do takie nowego ZZX Spectrum Plus. Oczywiście. No dobrze, okej. Okay. WIG20. WIG20 ugruntował pozycję Commodore, firmy Commodore i dostaliśmy później właśnie Commodore 64i. Cena na premierę, bo to jest super, 1982 rok, cena 595 dolarów. Bardzo wysoka cena. Jak na, słuchajcie, kilkuletni PET kosztował mniej. Więc, a tu mieliśmy PC, PC to może, tak, to był pe, personal, personal computer. Oczywiście, tak, więc wszystkie, PC. wszystkie komputery wtedy były PC-tami takie. Tak jest, tylko że WIG, zarówno WIG, jak i Commodore celował w komputery domowe, czyli takie, gdzie używaliśmy domowych akcesoriów typu, typu telewizor. Tak, PET był bardziej komputerem y, biznesowym. Ymm, no, i szkolnym. No, i szkolnym, oczywiście, tak, ale powiedzmy, że ten biznes i szkoła to tak mniej więcej się przenikały w jakiś tam sposób, no nie? Yy, I tak. I jeżeli chodzi o tą cenę, ona szybko spadła, ale dodam tylko tyle, że yy, przelicznik inflacyjny, bo mam tutaj w zapiskach. Na dzień dzisiejszy 595 dolarów to jest około 1800 dolarów. Przelicznik jest sprzed dwóch lat, czyli dosyć wysoki te dolary był. No czyli podejrzewam, że teraz 2000. No około 2000 obecne, Czyli macie komodora 64 i obecnie kosztuje. Znaczy, gdyby, gdyby był obecnie wprowadzony na rynek, to by kosztował 2000 dolarów. Wyobraźcie sobie teraz, wchodzicie do sklepu z elektroniką. Mamy najnowsze komputery, typu właśnie ZX Spectrum. WIG20, który się już kończył i, ko i yy, ściankę z nowościami za 7999 zł mamy Commodore 64, no masakra, masakra, ale takie były realia. Znaczy wiesz, obecnie te 8000 powiedzmy, to nie robi takiego wrażenia jak naprawdę cena Commodora 64 w 85, 6, 7 roku na giełdzie, bo trzeba było za to zapłacić, no, kilkanaście pensji za, za to, żeby móc kupić komodora 64 gołego często, jeszcze bez magnetofonu. No też Jestem tylko bez... zasilacz był w komplecie. Tylko zasilacz był w komplecie. I w, ja pamiętam wtedy w piśmie komputer pojawiały się, no, pismo komputer zaczęło wychodzić w kwietniu bodajże 1986 roku i od samego początku była tam rubryka giełda, gdzie z, e, robiono taką średnią, Wyliczeń z różnych giełd komputerowych w Polsce były to dla osób, które są na tyle młode, by nie wiedzieć, czym były giełdy. To były miejsca, gdzie się spotkali miłośnicy sprzętu lub handlarze sprzętem. I jako, że nie było normalnej, prawdziwej dystrybucji w kraju za żelazną kurtyną, no to tak naprawdę te komputery były albo przemycane najczęściej. cennicy przemykali oko dosyć. To, 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 to nie to, było. To, to, to był sprzęt, który był troszeczkę postrzegany jako zabawkę. Też, też. W każdym razie można było z zachodu. Przypominam jeszcze, że trzeba było przejechać przez sąsiednie socjalistyczne państwo zwane Niemiecką Republiką Demokratyczną, więc można było z, pojechawszy do, albo do Berlina Zachodniego, który był osobną taką jednostką administracyjną, pod Kuratelą Zachodu, albo pojechawszy do RFN, albo do Austrii, przez Czechosłowację, no można było tam kupić takie sprzęty właśnie jak Commodore 64 czy ZX Spectrum czy Am Schneider i przywieźć je i do Polski, by później na przykład sprzedać na giełdzie taki sprzęt i móc żyć przez rok. Niesamowite, niesamowite. Wyobrażacie sobie, że kupujecie coś takiego, sprzedajecie <grym> w Polsce i żyjecie sobie przez rok. No bo kosztował, Commodore 64 kosztował na giełdzie 120 tysięcy złotych, przy średniej pensji około 12 tysięcy złotych. No tak właśnie, no, tak mało w dodatkach, to jest masakra, to jest, masakra. To jest jeszcze taki przelicznik, załóżmy, że te, uśredniając, że średnia pensja to 4 tysiące, tak, uh -huh. no to Commodore kosztował 48 tysięcy. To jest coś to... niepojętnego, no, nie. ja nie jestem w stanie tego sobie no, zrozumieć, jak nasi rodzice mogli sobie pozwolić na taki komputer, w jakikolwiek sposób, i jeszcze do tego żyć. Odmawiając sobie, znaczy, my jesteśmy nieprawdopodobnie zaradnym narodem. No ja to I, 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 I mam wrażenie, że im większe przeciwności losu, im bardziej nam wiatr w oczy wieje, im więcej jest problemów, tym Polacy sobie stają na wyżynach swojej zaradności, umiejętności i wtedy też się bardziej, że tak powiem, jednoczą. Im jest lepiej, tym szwy się rozchodzą, ale. Jeszcze, jeszcze się zajdą, tak no czy tak. inaczej, tak czy inaczej, jeszcze, przepraszam, do, proszę Proszę, proszę, dokończę. To jest mega ciekawe i przerażające. <laughs> Że mnie oczywiście, znaczy moich rodziców nie było absolutnie se na jej komputer, ja w 85 roku dzięki mojemu przyjacielowi Rafałowi, pewnie nie ogląda, ale pozdrawiam serdecznie, mogłem mieć styczność z Komodorem 64 dzięki temu, jego rodzice byli dentystami. Więc już wówczas bycie dentystą pozwalało no, na troszkę wyższą stopę życiową niż, niż zwyk, zwykłe szaraczki I, i on dostał Commodora 64 z magnetofonem tutaj też, tym Dataset. Oryginalny. Tak, to, znaczy innych nie można było podłączyć do Commodora. Obecnie już są przystawki, Co? ale w, wówczas taki magnetofon, jeśli nie mieliśmy stacji dysków, to była jedyna możliwość. Prawie jedyna możliwość na podłączenie jakiegoś oprogramowania, bo jest była też możliwość przez kardridże, o czym pewnie za momencik powiemy. Natomiast taki magnetofon, to dla sądzę w Polsce. Dla 95% użytkowników Komodora 64 to był główny sposób na wczytywanie gier i programów, bo stacje dysków były. Że mamy stacje dysków. Były. No może na przy... tą pierwszą czy drugą wersję? Ja podróż? wezmę tą, tą, o, pierwszą, tą pierwszą. Przygotuj się, bo to leciutkie. To jest... o, 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 proszę Państwa. To już jest odnowiona wersja. To, już jest, po, po to jest stacja Commodore 1541 w wersji po lifcie, bo zamawię... Stacja dysk... Dla osób, które nie... <ścoughs> Co to jest? Ta... To jest stacja dysków tak zwanych miękkich flopy, disks 525 cala. Czemu one są miękkie? No, gdyż rzeczywiście były miękkie, tutaj Andrzej ma możliwość pokazania. O, to, tak, jest, to jest dyskietka 5,25 cala, bez jeszcze wyciątego... Z... Tak, to, z... bo to oryginalna z... gra tak, jest. do zapisu na drugiej stronie. I ta stacja dysków Kosztowała więcej niż sam komputer. Więc wyobraźcie sobie, że wysiłkiem całej rodziny składa się dziadek, babcia, ciotki, wujkowie, pieniądze z komunii, wszystko, żeby kupić Komodora, komputer jakiś, właśnie często Komodora, to nie było szans, żeby kupić jeszcze dodatkowo sesję dysków. Dla większości ludzi był to sprzęt zupełnie niedostępny, a szkoda, bo wychodziło mnóstwo świetnych gier. Które były dostępne w wersjach tak zwanych całodyskowych, zajmowały całe 180 kB chyba na dyskietkę. Chyba tak. 180 kB na stronę dyskietki, czyli 360 kB. Wiecie, co można zmieścić 360 kB? Życie można U. zmieścić coś. <gry> no tak. Więc te gry, które. Z którymi większość z nas miała do czynienia, korzystających z magneto magnetofonowi Pariasi, no to były gry. Jeśli pochodziły z wersji dyskietkowych, to były pocięte. Zaraz o tym powiem, ja Cały o tym mam. W tutaj mamy segment. dyskietkę Flopy 525 i mówię, ja miałem możliwość korzystania też dzięki znajomym, którzy stację dysków mieli i dostałem, chyba w 80. Wakacje z 88 roku, kiedy skończyłem podstawówkę i szedłem do Ogólniaka, miałem przez miesiąc dostęp do komodra 64 z, ze stacją dysków właśnie. Jeszcze swojego komodora 64 nie miałem. Jego miałem dostać w styczniu 89. kiedy mój tato, kochany przyjechał z pracy w Republice Federalnej Niemiec, jeszcze istniejącej, a już niedługo miałem znaczy, już niedługo miał się te kraje połączyć na i RFN i przywiózł mi komodora 64 model taki. Dobrze, że jest z jasną klawiaturą. Mm -hmm. Taki oto model oraz magnetfon Dataset, oraz uwaga, kartridżem z grami. Kartridż z grami, tam była gra e, chyba World Cup Soccer, bardzo słaba gra piłkarska i coś jeszcze tam było. Zaraz znajdę nawet taki kartridż oryginalny. Masz go, tak? Okay. Nie wiem czy akurat ten, ale piłka nożna jest. International Soccer. Tak, International Soccer, przepraszam, właśnie. I to international... jest oryginalny kardzicz? Kartridż... ja miałem tak, na pewno był International Soccer, tak wyglądał kartridż, nie wiem czy tutaj. Nie będzie widać. I gdzie się je wtykało, wtykało się je tutaj. Jest Port Cardridge'a, do... no logicznie. Tak, tak, no, ale tutaj <laughs> dla osób, które. Jest kilka portów, <laughs> prawda, bo mamy porty drukarkowe. jest. jest... Por, Port użytkownika. Tutaj jest dataset czy magnetofon. Tutaj są porty do, do komunikacji, komunikacji czy stacji dysków między innymi. Natomiast tutaj jest Cardridge, wtykało się go. O, jest. Odpalało się i się grało. Tak, odłączało się. Trzeba było oczywiście wło włożyć taki kardiż przy wyłączonym komputerze, bo jakby się włożyło przy włączonym, to kaput i po kardyżu i po komputerze. Pewnie. I płacz. I płacz, straszliwy. 40, yy, 40, 40. Nie, może raczej. Załóżmy, że 15 wypłat poszło się z dymem. Albo czasami padał zasilacz. W każdym razie naciskaliśmy tutaj przycisk włączenia. Commodore 64 nigdy nie dorobił się przycisku resetu. Był tylko przycisk wyłączania, odcinania sieci. Szkoda, bo reset byłby też chyba lepszym rozwiązaniem dla żywotności sprzętu. No i, i od razu się odpalała gra. Ale tak naprawdę większość osób nie używało kartridży po to, żeby odpalać gry. Chyba że kupili taki zestaw już z grami, ale używała do tego, aby podłączyć kardidże. Takie jak np. Black Box, albo Final, nie wiem czy masz Final. Mam Finala dziś też. Ja miałem Finala 3. Action Replay dziś też mam. I te, co robiły te cardridge? Te cardridge, moi drodzy, to był sprzęt, też marzenie, gdyż pozwalały na uruchamianie turbo od razu bez wczytywania z taśmy. O co chodzi? Bo I sądzę, razu, tez, Też mam to rozbite w, Masz rozbite w notatkach Wszystko mam. To mam ci oddać głos teraz. Jeżeli pozwolisz, bo pozwolić, ja musiał pozwolić. generalnie zacząć jeszcze o paru rzeczach, ale, bo ty, Ryszardzie, od razu poszły, doszedłeś a, do leśników. G... A ja bym chciał tylko dodać, ile kosztowała stacja. W 1983 roku była obniżka ceny komodoru 60, bo on się nie sprzedawał na początku. Cena była zawyżona. Ale to wiecie, takie biznesowe. Y, pan Tramiel właśnie wy, tak sobie to wymyślił. No i się komputer nie sprzedał. Ale zrobił dumping cenowy, czyli obniżył cenę. Komodor yy, 84 do Opo 300 dolarów. W tak jest? Wyobraźcie sobie, i wtedy jak wchodziliśmy do amerykańskiego sklepu, czyli coś niesamowitego, można było to zobaczyć wtedy w telewizji, tylko Kolejne. raczej chodzi naprawdę jedna na. 5 milionów osób, może, może było w Stanach Zjednoczonych z Polaków wtedy. I teraz sobie wyobraźcie. No nie no, więcej, co ty? Było mnóstwo osób, bo była cała emigracja. No tak, tak, tak. Stanowojenna jeszcze wcześniejsza. Jackoło w Nie no. no dobra, by... okej, okay, to. Górali mnóstwo jeździło do Stanów, więc. No to było troszeczkę. Troszkę osób, osób było, powiedzmy, że kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy na No właśnie. I teraz wchodzi tak do sklepu, chce kupić Commodore M4 i komodor kosztuje 300 dolarów. jak pewnie kosztował gdzieś około 30-40 dolarów. Nie było super drogim narzędziem, a stacja skietek kosztowała 399 dolarów, czyli była droższa od tak, komputera. Tak. To o tym już Ryszard wspomniał, ale to, to w ogóle dziwne, słuchajcie, nośnie. ale dlaczego była droższa? Skomplikowanie technologiczne, czyli duży mechanizm firmy najczęściej Alps, ale nie tylko, no, który oczywiście swoje pochłaniał, jeżeli chodzi o koszty produkcji, plus Cała stacja była de facto drugim komputerem. I to nawet troszkę mocniejszym, bo miała swój niezależny RAM, swój niezależny procesor. No, i to wszystko złożone do kupy niestety robiło tą, a nie inną cenę. Ale o tym jeszcze powiem, bo chciałem jeszcze o technologii coś powiedzieć, ale to za chwilkę. I teraz, tak, jeżeli chodzi w ogóle o sukces Commodore 84, nie ma dokładnych informacji, ile się tego komputera sprzedało. W różnych źródłach różne są informacje. Ja znalazłem tak, jedną informację, że sprzedało się między 12,5 a 17 milionów egzemplarzy na całym świecie. Mhm. Druga informacja to było między 17 a 25. Mi się wydaje, że raczej ta druga będzie bardziej... To są kosmiczne liczby jak na tak. lata 80, początek mhm. lat 90. Koniec produkcji to de facto też koniec firmy Commodore, bo to są lata 93-94, czyli już generalnie firma miała się ku upadkowi. Popatrzcie, przez cały czas, kiedy były produkowane już Amigi, były komputer 16 bitowe już pukały 32-bitowe urządzenia, mm -hmm. cały czas Commodore 84 mm, cieszył się jakąś popularnością. To jest niesamowite, że można produkować sprzęt przez tyle lat, mimo tego, mimo takiego przeskoku technologicznego między nowszymi yy, platformami, a w dalszym ciągu byli, były osoby chętne, aby ten komputer. Ale kupić. wiesz, co wydaje mi się, że to też była taka trochę kula u nogi Commodora. Oczywiście tak, bo w pewnym momencie był wprowadzony przecież życia Commodore 64 został wprowadzony Commodore 128, który miał powiedzmy, że umiarkowany sukces. Miał umiarkowany sukces, ale miał 128 kB pamięci, bo Commodore 64. Zastanawiacie się, co to znaczy 64. 64 to 64 kB pamięci RAM, z czego dla użytkownika, jeśli chciał pisać program w BASIC-u, dostępne było 38 kB. To powiem tak. Były kłótnie na podwórku. Jak ktoś miał Zetic Spectrum, to miał co, prawda, 48 kB pamięci RAM, ale w zasadzie wszystko było dostępne do użytkownika, czyli 10 kB więcej niż Commodore 60. No tak, tak. To... O, to są już różne ten, to są już różne pewne, że tak powiem. Natomiast właśnie 128, 128 kB oraz miał system CPM, tak. system system który pozwalał na wykorzystywanie tego komputera w bardziej Biznesowy. biznesowym środowisku. No i był też taki kształt, powiedzmy, troszkę futurystyczny, który później został przejęty przez drugi wypust komodora 64, Tutaj nawet mamy Andrzej... Mamy, mamy, mamy wszystko, Andrzej przygotował, zaraz Wam pokażę. A znaczy, och, tak wyglądał drugi tak, wypust. Tak wyglądał. Powiedzmy, że rewizja druga. Tak? Rewizja druga, tak. Bo później powrócono do kształtu mydelniczki w rewizji trzeciej, tylko z jasnymi klawiszami, jak już pokazaliśmy. Natomiast tak. ta rewizja druga, no ona wyglądała dobrze wpasowywała się także w rewizję, która nastąpiła komputerów, komputerów Atari, bo mieliśmy komputery 800XL i 600XL, które były w Polsce znane i popularne, ale pojawiły się wersje ich 65XE i 130XE które wyglądały bardziej jakby były wzorowane na Atari ST, które wtedy naprawdę robiło swoją, swoim projektem duże wrażenie. Commodore 64 ten Nowszy zyskał wygląd 128, czyli też taki bardziej no, nowoczesny. Wystrzałowy, nie tak wyglądał jest. jak mydelniczka. Tak, znaczy no. tu też ze zmianą kształtu też jest o tyle fajna rzecz, że mieliśmy inny skos klawiatury, inny kąt, więc wydaje mi się, że jeżeli chcieliśmy dużo klepać na klawiaturze, no to jednak było to troszeczkę wygodniejsze, moim zdaniem oczywiście. Niekoniecznie, tak musiał być, yy, yy, zmiany wewnątrz, ale o tym zaraz chciałem powiedzieć, bo no i oczywiście trzecia wersja, w międzyczasie jeszcze wyszło kilka wersji pośrednich, na przykład Commodore 64 wersja dla aldi czyli specjalna wersja produkowana dla Super Nyskupu. Aldi w, w Niemczech. Niemczech, ja na początku myślałem, że ta wersja to jest wersja Aldi, ale okazuje się, że wersja Aldi ma troszkę inny kolor obudowy i jasne klawisze, to może być, bo ono żółkło. Tak, tak, tak. tak, tak. Materiał, czyli ABS, z którego są zrobione te komputery, no niestety ma tendencję do żółknięcia. Mam modele, które są jaśniejsze, modele, które są ciemniejsze. Mi się najbardziej podoba ten pierwszy model, bo on, mimo, dzięki temu, że jest jednak taki beżowo-brązowawy, no to tak żółknie... też. Dostojnie. Żół, tak, ta żółtaczka tak mocno się tutaj nie upukla. No właśnie, ja tylko teraz tak. Odnośnie podespołów, bo musimy trochę technologicznie rzeczy powiedzieć i o grach zaraz powiemy trochę. No to tak, jeżeli chodzi o procesor, w pierwszych wersjach mieliśmy MOSA 6510, traktowany prawie około 1 MHz, bo to jest 0,985 MHz. RAMu 64 KB, jak powiedziałeś. Pamięć ROM, czyli ta kostka, gdzie mieliśmy jakby cały wsat oprogramowania. 8 KB, 8. 20 KB kostka miała i była podzielona na kilka sektorów. Co jest teraz bardzo fajne, tak, 8 KB miał kernel. Z yy, Tą nazwą w ogóle też też ja kiedyś, jak się nie wiem, Commodore Kernel, nie, to Kernel jest, bo się a zawsze tu... mówią, a to okazuje się, że prawdopodobnie była to jakaś literówka popełniona przez inżynierów i tak już zostało do dzisiaj, więc yy, te nisko niskopoziomowe Comm Commodore 64, czyli właśnie tak zwany Kernel, tak go nazywamy i takim jest. Później mieliśmy 8 KB bazika i 4 KB generatora znaków. Dosyć ważna rzecz. Układ graficzny to na początku był 6569. Mhm. Bardzo ważne są te oznaczenia, bo później one przeskoczyły z y, pierwszych, pierwszych cyfr 6 na 8. To ma też przy okazji SIdu u bardzo duże znaczenie. No i układ graficzny nazywany Wikiem iem y, y, 2 y, Układ, który się. Mam tutaj gdzieś oznaczenie? No. Mam to oznaczenie tak. Y, 6569. Tak, tak. Okay. Czyli znaczy, 6569 to był w PAL, a NTSC... No tak, 6, ale nas 5. głównie interesuje wersja... Yy... Trzeba przypomnieć, bo są widzowie, którzy nie wiedzą, co to jest Aha, NTSC no, i no PAL. no to już mówię. To mamy tak, to są... I sekam jeszcze, nie? Tak, ale głównie nas interesuje NTSC PAL. To są systemy wyświetlania obrazu yy, przy okazji synchronizacji generowania tego obrazu, bardzo ważne. W, w Europie mieliśmy system PAL który miał 50 Hz, uzależnione to było od częstotliwości linii energetycznej. Tylko tutaj trzeba jeszcze dodać, że tak? Europa tak naprawdę była podzielona na dwa tak, obszary. Je jeszcze... My za żelazną kurtyną nie mieliśmy pal, myśmy mieli sekam mhm. i był jeden kraj na zachodzie, który też miał sekam i to była Francja. Ale tak. Francuzi musieli mieć inaczej, chyba niż inni. No I to Do... było dobre też, bo tak. łatwiej było przestroić sprzęty z Francji niż z innych państw. No właśnie, w Stanach Zjednoczonych mieliśmy odświeżanie, mieliśmy 60 Hz w linii energetycznej, skąd właśnie system jest NTSC. Te drobne rozbieżności, no oczywiście mają wpływ też czasem na, jeżeli źle było napisane na promowanie, to mieliśmy rozbieżności takie, że program głównie gra oczywiście. W systemie NTSC, odpalona na systemie pal, zwalniała troszeczkę, no, ze względu na to odświeżanie. W przypadku Komodo 84 ja nie miałem za bardzo do czynienia z amerykańskim aprobowaniem, więc nie miałem tego problemu. Z tego co wiem, głównie to się tyczyło konsol. Tam były problemy. Nasz Pegasus na przykład jest wolniejszy o ponad 10% od y, amerykańskiej wersji. Z, z amigą też były problemy, na przykład, bo no. Amiga, Amery amigi amerykańskie są chyba szybsze troszkę. No tak, tak. No, muszą być troszkę szybsze, bo muszą jednak też. Znaczy się... gry, może same Amigie nie są szybsze, tylko gry są szybsze o, w tym sensie. Tak, tak. Ale to dostało to przez całą erę tak naprawdę do do 2000 roku z hakiem, gdzie już zostały wprowadzone przełączniki w grach i wiele gier już zaczęło działać tak nie, jak no, trzeba. Od, od, nie, od 20 lat chyba już się nie zmagamy z NTSC No, generalnie od ery PlayStation 3 i Xbox 360, gdzie już mamy... HDMI, kiedy tak mamy jest. wyjście HDMI to, to przestało to mieć znaczenie. Tak, nie? ale muszę teraz wtrąty zrobić do nowoczesności, 4K60 w większości wypadków niestety nowej generacji to jest UDA i to jest nieprawda, więc, no, tak, <laughs> tak, więc te mityczne 60 Hz to będzie się z nami jeszcze ciągło. Dobrze, ale wracając teraz tak, yy, yy, co było takiego fajnego w Commodore 4 w porównaniu do konkurencji? Układ graficzny, który był nowoczesny. Miał sprzętowe duszki, to jest super ważne. Sprzętowe duszki to są nic innego jak takie grafiki, które mogą niezależnie być generowane na, na ekranie i nie obciążają układu graficznego, dzięki czemu yy, te gry mogą być szybsze, generować ładniejszą grafikę. No i na tyle konkurencji, ta grafika, jeżeli porównamy na przykład Commodore 64 gry, które były na przykład na ZX Spectrum i na Atari i na Commodore 64, w większości wypadków na Commodore 64 wyglądały lepiej Ale i działały... Nie się. nie wszystkie. Oczywiście, nie wszystkie. Ja Ale tu... czemu, to ja zaraz powiem, jak Andrzej skończy. Tak jest. Tryby tekstowe oczywiście, bo mieliśmy system BASIC, który był potrosze systemem system programistycznym, jak to język programowania BASIC, po trosze był takim Interfejsem użytkownika, który, którym mogliśmy trochę rozmawiać, ale to powiedzmy, że bardziej polega na tym, że my mu wydawaliśmy jakieś tam komendy. No, najczęściej load. Tak jest. Ym, ja nawet w pewnym momencie, posiadając tego typu kartridż, jak SD Box, o którym zaraz powiem, ym, nie odpalałem w ogóle Basic'a, po prostu od razu się odpalał interfejs do ładowania gier i konsolowe doznanie. No właśnie, i te tryby graficzne były dosyć ważne, ale graficzny, graficzne, terminami graficznymi, które oczywiście były super ważne i super, yy, że tak powiem, robiły porządek z konkurencją, to muszę powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Komputer 4 miał kultowy i ponadczasowy układ dźwiękowy. Układ SID, o którym Ryszardzie wielokrotnie już wspominałeś, to jest coś, co powiedzmy, że do dzisiaj, jak wspominamy SIDową muzykę, która zresztą w Demostanie bardzo mocno jest yy, obecna. obecna, tak, to. No to CIT to jest po prostu klasa sama w sobie. Układy były różne, ponieważ w pierwszych wersjach Commodore 64, tak zwanym hmm, chlebaku, mieliśmy starszy układ, który miał pewne swoje wady, ale te wady to były też zalety, ponieważ każdy CIT brzmiał w pewien sposób unikalnie i przez swoją ułomność projektową, bo tam mieliśmy oczywiście sekcję analogową i sekcję cyfrową, dawał ten taki, hmm, powiedzmy, że specyficzny dla tego komputera dźwięk, który do dzisiaj jest wykorzystywany właśnie w demoscenie, ale i nie tylko, bo te układy SID były też używane w różnych późniejszych sprzętach do odtwarzania muzyki i do, w przypadku producentów muzycznych do chyba połowy lat 2000 jeszcze były używane właśnie jako pewne samplery, czy takie elementy, zresztą Kato do dzisiaj grada na, na tym sprzęcie tak. i to są wykorzystywane właśnie do dźwięku. Ja dodam tylko tyle, SID to jest ponadczasowy układ yy, i coś niesamowitego. Ryszardzie, chciałeś wspomnieć o tym graficznym trybie. Znaczy, chciałem tylko dodać, że miał 16 kolorów, to się wyróżniał na tle konkurencji taki jak ZX Spectrum, który kolorów miał 8 i miał tak zwany jeszcze color clash, czyli ten, jakby to powiedzieć, konflikt kolorów, gdzie jeśli się dwa obszary w różnych kolorach na siebie nałożyło, no tam występowały, Przekłamania kolorystyczne w ZX Spectrum. Komodor 64 takich problemów nie miał, bo miał też duszki, których ZX Spectrum nie posiadał, ale muszę przyznać, że kolory komodora 64 to nie są kolory takie np. czyste i żywe, jak chociażby w Atari. Te kolory tak. są przybrudzone, tak? są zbrązowiałe delikatnie, i moje pierwsze zetknięcie z komodorem 64 z Grami to był chyba 85 też rok. Tak, 85. Raz u mojego przyjaciela Rafała, dwa. Będę jeszcze o dwóch miejscach ważnych w, naszym, w przeszłości naszego miasta mówił. I w ogóle, chyba na samym początku, to, to widziałem w czerni i bieli, tak? bo telewizor kolorowy kto by miał telewizor kolorowy, no tak. kolorowy jakaś abstrakcja. Ale później, jak zobaczyłem to ta grafika rzeczywiście, trze trzeba było telewizor, nasycenie zwiększyć mocno, żeby kolory się jakoś bardziej przebiły, bo one są przytłumione, o tak bym powiedział. Sprane. Sprane są, o. troszkę przytłumione, sprane i oczywiście teraz są już rozmaite sztuczki, które sprawiają, że można wycisnąć więcej niż 16 kolorów, Rozmaite sposoby cieniowania, ale także wykorzystywania przerwań, które sprawiają, że można takie efekty jak plazmę zrobić, czyli przenikania się kolorów płynnego w znacznie większym zakresie tonalnym. Więc, tak czy inaczej, Commodore i tak robił spore wrażenie, ale uwaga, w przeciwieństwie do ZX Spectrum, w przeciwieństwie chyba też do Atari, Strada, te piksele w Commodore 64 nie są proporcjonalne. One nie są jak, jak w ZX Spectrum piksel, powiedzmy, ma, jest 1 na 1 tak, tak, kwadracik, no to w komodorze to jest jeden przecinek, tak z głowy mówię, ale jest, są proporcje lekko zachwiane. Wobec tego, jak popatrzycie sobie na gry na ZX Spectrum na Commodore 64, to w przypadku gier na Commodore 64 postacie czasami są lekko jakby spłaszczone się wydają, bardziej kwadratowe. To, to oczywiście też można ominąć w jakiś sposób, ale jeśli grę robi, robiły osoby tak na szybko i, i, i nie, nie zdają sobie sprawy z tej, z, tego, z tej cechy generowania grafiki, no to czasami bywało tak, że gry na ZX Spectrum, zwłaszcza te monochromatyczne, unikające konfliktu starcia kolorów, wyglądały naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bo były bardziej proporcjonalne niż w przypadku Commodore 64. Taka gra, jedna z moich ulubionych, Rick Dangerous, na ZX Spectrum grafika jest, wydaje mi się, bardziej proporcjonalna. No niestety w kolorze wygląda gorzej, niż zdecydowanie, niż na Commodore 64, natomiast jeśli chodzi o samo jej narysowanie, wydaje się bardziej pełna szczegółów i, i, i pod tym względem trochę lepsza niż na Commodore 64. No tak, zgadzam się z tym. Ym, grałem i tu się, znaczy może tą udręczałem się taką grą jak y, Solidny wąż. Mhm. Wersja na Commodore 64 jest okrutna. Okrutna. Nie dość, że y, jest, w, pierwotnie była pisana na, na stacji dodatkowo jeszcze była pisana, powiedzmy, że to byle jak ta stacja non-stop coś wyczytywała. Non-stop. Y, ta głowica latała po tej, po tej dyskietce. To ten nasz wąż był taki właśnie Jakiś taki przygnieciony troszeczkę. I to tam się mocno wydatniało. Gra średnia, nie polecam. Mm. Mogę tylko powiedzieć, że jest wersja na Cardidge zrobiona i przynajmniej tam czasy ładowania są znośne. No, bo na Cardidge'u to nie ma czasu w zasadzie ładowania, no tak. bo dostęp jest natychmiastowy do danych. Jest różnica, więc no, to sposzczenie zauważyłem, ale wiele gier sobie z tym radziło. Tak, tak, i wyglądały nie, ogólnie, spoko, ogólnie wyglądały dobrze i no, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś wspomina Komodora 64, to w dużej mierze dzięki Sidowi i dzięki fenomenalnej muzyce trzy kanały plus jeden na szumy i tak, 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 tak. Dzięki temu można było wygenerować cuda, bo prawdziwe cuda. Zapraszam do odcinków. Zresztą na... To pokazuje, jaki był sit na naszym polskim poletku, ten syntezator dźwięku. To było mm -hmm. coś niesamowitego, jak odpaliśmy Black Boxa. Przepraszam, się wtrąciłem. Jak odpaliśmy Blackboxa 8 ósmego chociażby, czy nas wcześniejsze też miały chyba ten sensor mowy? To było coś, co robiło w latach 80. -tych, to opatrzenki musiał być natychmiastowy. Ja jak już, już żyłem w erze PC-ów i widziałem to, to dalej na komodorku to wyglądało... Brzmiało niesamowicie, jak syntezator mowy, skąd te sample, skąd to wszystko udało się to opracować, i to była polska technologia, więc no, niesamowite. Syntezator mowy na, na, w Komodorze 64 był wykorzystywany od, dosyć wcześnie, na przykład taka, jedna z moich ulubionych gier, absolutnie w ogóle w historii. Impossible Mission na początku ma taką sekwencję mówioną. Która no, robiła gigantyczne wrażenie, i czasami się odpalało tę grę tylko po to, żeby usłyszeć tam. Tak to brzmiało, ale to już było gigantyczne, gigantyczne wrażenie. To były słowa: Another visitor, stay a while, stay forever. Doktor Ewin Achombome chyba tak się nazywał. No więc e... niesamowite. I to jest coś, co do dzisiaj robi w pewien sposób wrażenie, bo. Z takiego dosyć słabego z punktu widzenia dzisiejszego sprzętu mogliśmy wyciągnąć niesamowitą demo Demoscena pokazuje, że dalej w Komodorku jest potencjał i zresztą we wszystkich tych 8 bitowcach cały czas ta demoscena trzyma się. Może nie wszystkich, ale w tej wielkiej trójce, czyli mówimy o Komodo 84, Atari, ZX Spectrum, dowolna kolejność. Demoscena wyciąga naprawdę coś niesamowitego. Co chwilę pojawiają się jakieś nowe, niesamowite demka, więc monitoruj, monitorujcie to, bo to jest po prostu. Coś, co pokazuje, że możemy wszelkie granice i ograniczenia sprzętu obejść. No tak, i sobie, ale dźwięzy. tu jest pytanie, czy jak to i to pytanie bardziej do, do młodszych widzów, tak? czy, czy to robi w ogóle jakieś wrażenie, bo po prostu dopóki sobie nie zdajesz sprawy z gigantycznych ograniczeń sprzętowych, to taka to, że zobaczysz jakąś animację, jak wiesz, jak trudno było ją osiągnąć, albo grafikę wielobarwną. Myślę, o mój Boże, że bo to jest niemożliwe. Jak... Ale jeśli sobie nie zdajesz sprawy z tych ograniczeń, no to patrzysz na to, o normalne. Pamiętam taką sytuację. Mo moi rodzice nigdy się grami nie interesowali, zawsze mnie wspierali, ale grami się nie interesowali. I ja na przykład pokazywałem jakąś grafikę z gry, która moim zdaniem była nieprawdopodobna. A mój to tak, no, okej, no. Okay, no. <laughs> no, no. Co, co może powiedzieć, skoro nie ma punktu odniesienia i. i jeśli się nie siedzi w tym, jeśli się nie, lub nie siedziało, jeśli nie wie się, jak trudno było pewne rzeczy osiągnąć, tak naprawdę wydaje mi się, że demoscenę i to, co wyciskają obecnie i w, w, kiedyś koderzy, graficy i muzycy z tego sprzętu, mogą docenić osoby raczej, które zdają sobie sprawę z tych ograniczeń. Nie? Bo jeśli sobie nie zdajesz sprawy z tych ograniczeń, no to po prostu no to wiadomo, o, to pokaz muzyczno-dźwiękowy, ale czemu w takiej niskiej rozdzielczości? Nie? No Masz rację, ale bez demosceny wielu programistów by do dzisiaj nie pracowało. Ale oczywiście nie, to to, to, coś, co to jest... Demoscena moim zdaniem jest czymś fantastycznym. Tylko mówię, że żeby docenić demoscenę, no no to oczywiście. trzeba zdawać sobie sprawę z ograniczeń. I zrozumieć jak działa demoscena jednak. No A. ale... Powiedzmy, że to też jest dosyć... Bycie odbiorcą demosceny jest dosyć przystępne. To jest na tyle fajnie, że nie ma problemu z tym, żeby nawet jak nie mamy oryginalnego sprzętu, możemy sobie odpalić coś na amulatorze. A jak nie chce działać na amatorze na pewno ktoś to zarchiwizował na YouTubie. czy na portalach, które zrzeszają właśnie demoscenowców, bo też takie portale są. Dobrze, druga edycja Commodore 64, bo tych rewizji było głównych trzy, powiedzmy tak, mniej więcej. Oczywiście, jakbyśmy się porozbijali na jeszcze na różne wersje płyt głównych, a tych płyt głównych Commodore miało masę. Ponieważ pierwszy, pierwszy, pierwsza wersja Commodore 84, która pojawia się w Stanach Zjednoczonych, miała dużo błędów nie tylko programowych, ale i też sprzętowych. Mm -hmm. Tam był dosyć duży odsetek w ogóle niesprawnych komputerów, które poszły do produkcji, do sprzedaży, ale z tego co wiem, Commodore po prostu wymieniał je od ręki. To jest bardzo ważne. Druga sprawa jest taka, że no, przez, przez różne optymalizacje. No, wiadomo, tutaj też bardzo ważne były zyski, więc biznes działał. I biznes optymalizował. Jak to, na czym polegała ta optymalizacja? Zamieniamy na przykład trzy układy w jeden układ scalony, czyli zwiększaliśmy komplikacje tych układów. Zmniejszaliśmy liczbę kości pamięci. Na przykład w klasycznym tym pierwszym wersjach płyt głównych, mieliśmy 8 układów pamięci, później mieliśmy już dwa układy pamięci. No bo po co 8, jak możemy to wszystko zmieścić w dwóch kostkach i nie ma z tym problemu, a działanie jest dokładnie takie same, więc spoko. Co bardzo ważne oczywiście wszystkie wersje komputerów 4 są w sobą. Y w 99,9% kompatybilne. Dlaczego nie? Bo mają różne wersje na przykład Sida, a jeżeli jeden SID wykorzystywał jeden na przykład jakieś aplikacja wykorzystywała w specyficzny sposób starego Sida, no to na nowym Sidzie mogło tej funkcji nie być, bo nowszy układ SID brzmiał troszkę inaczej, no, był... to na palcach jednej ręki. Tak razy, jest. To głównie, głównie demo scena właśnie, o której wspomnieliśmy wcześniej. No właśnie. I no i nowe rewizje oczywiście były pewną też oszczędnością związaną też z produkcją, nie tylko elektroniki, ale też obudów, bo ta wersja środkowa miała wiele wersji wykonania, jedne były skręcone na śruby, inne były na zatrzaski, to już były takie powiedzmy, że czyli, czyli to. tak końcówka życia Commodore 4. No nie, to nie jest końcówka, to jest 86, no. rok. Tak, ale właśnie to też jest ciekawe, bo te rewizje komodorów wychodziły dosyć szybko. Teraz narzekamy, że pojawiła się wersja odświeżona PlayStation 5, po trzech latach, a w przypadku Komodo 84, na przykład, mamy jedną wersję 86 i 87 jeszcze jedną wersję dostaliśmy. A rewizji płyt głównych było dużo i jeszcze w pewnym momencie były też mieszane między sprzętami, bo wiadomo, to co jest na magazynie, a yy, możliwości produkcyjne, no to robiło się pewne zamieszanie, ale przez kompatybilność ze sobą, no to nie było problemu. Ja się wam przyznam teraz do czegoś. W tym pierwszym komodorku, który ja tutaj mam, tu już nie ma oryginalnej płyty głównej. Ta płyta główna, oryginalna niestety spłonęła w sposób y, straszny, mianowicie kiedyś robiliśmy w przowie, był była taka impreza Pszów Gamefest, na której właśnie robiliśmy strefę Retro. I okazało się, to jest taka fajna historia. Okazało się, że działa komodorek nagle nie działa. No to i co mogłem zrobić? Poleciałem szybko do sklepu po śrubokręt, bo nawet żadnych narzędzi z tego już wtedy nie woziliśmy, Rozebrałem komodorka i tak. No zewnątrz wygląda dobrze, nic się wielkiego nie dzieje, odpalam zasilacz, mrugną obraz, zgasł i kurczę blade, tak organoleptycznie dotykam wszystkich układów, co się grzeje. Okazuje się, że na sidzie można było spokojnie usmażyć jajka. Był po prostu gorący. Pierwsze co? Zasilacz, zasilacz miałem, podmienię zasilacz, było dokładnie to samo. Okazało się, że SID po prostu jest y, uszkodzony. Na szczęście, SID był na podstawce, więc śrubokręt seed z podstawki. Niemy Komodorek działał jeszcze przez dwie albo trzy wystawy. Przy wystawach retro często jest tak, że jest na tyle duża, duży szum w powietrzu, że nawet jak Komodor nie wydaje od siebie dźwięku, to nawet i dobrze, bo w pewnym momencie robi się taka kakofonia tych różnych komputerów retro. Jedne grają ten dźwięk, inne grają ten, i ciężko jest wysiedzieć. Ale i tutaj mam płytę główną już z nowszego komodorka. Ona jest kompatybilna, jeżeli chodzi o wszystkie porty, i pasuje do oryginalnych, tych, do oryginalnych miejsc na śruby, więc po prostu podniłem ją. Ten komodar działa awaryjnie już od wielu, wielu lat. Jestem z niego super zadowolony. To jedna rzecz. Taką jeszcze ciekawą mam historię związaną z jednym komodorkiem, którego. Yy, Kupiłem za jakiś bezsen, ale okazało się, że w ogóle klawiatura nie działała. Ja go obracam do góry, rozbieram go. To był mój pierwszy rozbierany komodorek, którego, którego zabrałem się za jego naprawę. I patrzę, kto tu jakieś przeróbki zrobił. A tu z drugiej strony klawiatury była, wychodzą przewody i jest naklejona taka taśma. Taka zwykła miodowa taśma, myślę, po co kto to przykleił? Pewnie ktoś swoje przeróbki zrobił. Okazało się, że tak fabrycznie wszystkie komutorki miały taką taśmę przyklejoną. Czy to było profesjonalne, czy nie, ciężko z perspektywy obecnej to oceniać, ale wydaje mi się, że po 30 czy 40 latach niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem to mogło być, no bo ten klej niestety puszcza. Okazało się, że był po prostu zasyfiony cały. Ja go rozebrałem, tą klawę. wszystkie klawisze, wszystkie sprężynki, zgubiłem dwie sprężynki. No, i teraz był problem, no bo nie ma sprężynek. No, mhm. Co trzeba zrobić? To, co zrobiłem, wziąłem taki twardszy drut, na śrubokręcie go zawinąłem i zrobiłem z niej takie prowizoryczne sprężynki. Nawet nie wiem, w którym to komodorku teraz jest, ale do dzisiaj działa i rozwiązanie spoko. Myłem tego komodorka, wyszorowałem go całego, podlutowałem włącznik, bo ten mechaniczny włącznik, właśnie ten problem z tym resetem, był często używany właśnie też jako reset, i niestety z czasem się luzował. No, właśnie, i teraz jeszcze parę trochę wspominek z dawnych czasów, wspominek związanych z użytkowaniem tego sprzętu. No, bo możecie sobie wyobrazić, że użytkowanie komodora 64 bez stacji dysków mogło być uciążliwe. Szczególnie jeśli mieliście Atari, to pewnie myśleliście, że a gry się długo wczytują. A nie, a nie, bo na Commodore 64. Od samego początku, jak pamiętam, był system turbo opracowany. Ja nie wiem, czy ten system był opracowany przez naszych rodaków, czy chyba raczej ogólnie istniał już. Po prostu nie pamiętam sytuacji, żeby nie było systemu turbo. Jak to wyglądało? Zanim wczytaliśmy jakąś grę, którą sobie skopiowaliśmy. Za pomocą rozmaitych programów od kolegi lub też mieliśmy z giełdy, lub mieliśmy składanki możliwe do zakupu, to trzeba było wczytać. Ja miałem osobną kasetę, taką z niewielką ilością taśmy, na której miałem nagrany po prostu system Turbo. Tych systemów Turbo było kilka. Z tego co pamiętam, najpierw wczytywało się na magnetofonie dataset ów system turbo, co chwilę trwało, później zmieniało się kasetę, już z grą ustawiało się licznik, bo tutaj mamy w magnetofonie oczywiście licznik, żeby był się, tutaj jest, który mo, mogliśmy wyzerować, I, oczywiście zero to był start taśmy i później się notowało, w którym miejscu były nagrane kolejne, kolejne gry, zresztą dodatkowo zaletą tego magnetofonu był fakt, że on był sterowany przez komputer. Tak, tak, tak. Oczywiście. On, on był sterowany przez komputer, więc w przeciwieństwie do takiego ZX Spectrum, gdzie sami musieliśmy zatrzymywać magnetofon, tutaj na przykład jak się program kończył wczytywać, to silnik się zatrzymywał i wystarczyło nacisnąć stop i, i, i koniec. Na ZX Spectrum taśma leciała dalej, więc trzeba było samemu pilnować. Tutaj mogliśmy na przykład dzięki temu łatwiej wgrywać gry, które w Polsce, których w Polsce nie było wiele ale czasami się z zachodu przedostawały gry, które były nagrywane wieloetapowo, czyli na przykład mieliśmy jakiś etap gry, wcisnęliśmy play i ten play był cały czas wciśnięty, mimo to silnik nie działał, później gra sama się doczytywała, kolejny etap i kolejny etap i kolejny etap, więc pod tym względem dataset był bardzo dobrym rozwiązaniem. Problemem dataset był, był fakt, że on kosztował znacznie więcej niż taki magnetofon, nie wiem, Kasprzak, czy inne, który jeszcze służył jako radio i inne, inne rzeczy. No ale, ale dzięki, dzięki temu magnetofonowi można było w ogóle wczytywać gry, a później. Później pojawiły się, już Andrzej się pokazywał, na przykład takie fajnale. O kartridżach. Kartridża. A proszę bardzo. Ja jeszcze tylko dodam o tym skosie głowicy. Ale... O, 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 o. <toddź> Oczywiście. Skos głowicy to jest... Tutaj nie będzie wideo. Tu jest dziureczka. Malutka <toddź> dziureczka, gdzie mogliśmy włożyć trzon naszego śrubokręta i ustawić nim skos głowicy, bo taśmy były nagrywane na, na różnych magnetofonach z różnymi skosami głowic i dzięki... Temu, czy też przez to bardziej, czasami na naszym magnetofonie, jeśli wzięliśmy taśmę od kolegi, no to nie można było wczytać, z tego trzeba było delikatnie, manipulując śrubką od głowicy, ustawić skos odpowiednio. Ja tak naprawdę w ogóle nie wiedziałem, nie wiedziałem jak to się robi, i to wszystko było na czuja robione. Plus, trzeba było czas, czas, od czasu do czasu czyścić głowicę. Ogólnie, jak się gra nie wczytywała, to tak. Kręcimy głowicą teraz, a później bierzemy jakąś Papier toaletowy, albo w papier toaletowy było trudno, to może nie ma jakiś Chustecz bacik, chusteczkę i y, alkoholem czyściło się głowicę, a, tak, a papier toaletowy to nie, to zbyt cenna rzecz była, żeby wykorzystywać do czyszczenia głowy, zresztą był zbyt szorski i, i ostry wówczas. No żeby. tak, Ym, ja dodam jeszcze a propos właśnie y, otworzyć kaset, tryb normal, głównie w oryginalnych grach ewentualnie jak ktoś sobie przegrał, bo pamiętacie, kaseta miała tą zaletę, że mogliśmy, jak ktoś miał kaspę z dwoma wyjściami na czy tam od inny odtwarzacz kaset i mógł przegrywać, to mogliśmy sobie przegrać. Tyle, że jakość kaset była różna. Oj tak, oj tak. I, to tu, też... i nie były łatwo dostępne. Tak, więc to wpływało również na, na jakość późniejszych tych gier, wgrywanie ich oczywiście. Tryptur, bo to było po prostu większe zagęszczenie, stąd potrzebowaliśmy początkowy program, który by nam to rozpoznał i powiedział komórkowo, jak ma wczytać te gry. W kardziach typu Blackbox mieliśmy jeszcze aplikację do regulacji głowicy. O, tak. Dla trybu normalnego i dla trybu turbo. Jeszcze to był taki dosyć graficzny tryb, to fajnie wyglądało. No tak, podobnie jak na ZX Spectrum, widać było takie, takie kreseczki przelatujące <grym> przez ekran, i, i rzeczywiście. Powiem tak, jeśli na ZX Spectrum gra tywa się 5 minut, to na na przykład minutę albo dwie minuty. Stąd można było na przykład na 90. kasecie zmieścić naprawdę dużo gier, dużo gier, bo i jeszcze dwie strony były, więc tego trochę tam się mieściło, bo po 45 minut na stronę. Ciężko doprzedzić na megabajty, ponieważ to wszystko zależało od trybu turbo. Mogliśmy to bardzo gęsto mieć zapisane, ale im gęściej, tym większy problem mógł być z jakością kaset i z odczytem tego, czyli Dobre. wiadomo, korekcja błędów, te wszystkie sprawy. Więc to miało. Super, bo, bo było dosyć przystępne w porównaniu do dyskietek i kardidży. O dyskietkach zaraz. Yy, no, to było coś ciekawego. I teraz tak. Y, często właśnie mówiłeś Ricardi o tym, że gry mogły się doczytywać. Przy składankach raczej nie, bo, nie. bo tam były po prostu gry jednoplikowe albo, albo co gorsze, to były nawet nie gry jako gry, tylko to były rzuty pamięci. Dokładnie. Stąd właśnie takie kardziej jak Final czy Action Replay. Ja akurat nie mam go tutaj, ale gdzieś jest. Ee... Można było zamrozić, jed... tu jest kilka przycisków z tak. Dwa, trzy, tutaj są, może nie, o, są przyciski. I można było zapisać, zrzucić obecny stan pamięci, i później nagrać go na taśmę, i w ten sposób mieć urywek gry w tym momencie zrzucony. W zasadzie nawet nie urywek gry. Zapis pamięci komputera w tym momencie. Więc można było, jeśli były gry tak zwane całodyskowe lub wielodyskowe, co się zdarzało, zdarzało też, na przykład takie ultimy były wielodyskowe. To jest chyba to play, tak mi się wydaje. Możliwe, możliwe. To można było zamrozić grę, zrzucić ją na taśmę i później sprzedawać na giełdzie. Na przykład tak, była taka gra Karnow, taka chodzona bijatyko strzelanka przeniesiona z automatów i ona miała 9 etapów w wersji... W pełnej wersji, która była na, na dyskietce oraz na zachodzie była też w wersji taśmowej, ale do Polski autora na dyskietce. No i każdy etap zrzucono i sprzedawano Karnov 1, Karnov 2, Karnov 3, Karnov 4, aż do Karnov 9, więc gra miała 9 części. Skolanka można było z tego No, zrobić. no Tak, no, zajmowała pewnie spółtaśmy, I po prostu, żeby po skończeniu etapu trzeba było włączyć komputer, wczytać kolejny, kolejny etap od samego początku, czyli najpierw turbo i tak dalej, chyba że się miało już właśnie cartridge jak się miało kartridż, no to odpadał ten etap włączania turbo z magnetofonu, bo już turbo było wbudowane w sam kartridż. Tak, 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 tak. Więc kartridż, w Polsce najpopularniejszym kartridżą oczywiście był Black Box. To, był, to... To, to, to było później już, tak, tak, bo, tak, bo, tak. bo kiedy, kiedy ja miałem komodora, ja miałem Commodora do roku 91, od 89, czyli dwa lata miałem tak własnego i później go sprzedałem, żeby mieć pieniądze na migę. To miałem kupiony... Cardish Final 3. I kosztowałem się na niego. O mój Boże. To jest siódma wersja akurat Finala. No właśnie. Trochę ich było. I tam był, może był też in taki interfejs, powiedzmy y okienkowy, do który obsługiwało się joystickiem, No, bo co prawda, były myszki do y Commodore 64, ale kto widział myszkę? Ja, ja sam nigdy nie korzystałem z myszki, bo przecież to był komputer, który przypomnę. O tym jeszcze nie mówiliśmy, ale to jest taki. Tu są dwa porty joysticków. Dwa porty DB9, tak? One się De, tam... DE9. DE9. Y, czyli można było wykorzystać joysticki atarowskie, spektrumowe, komodorowe, amigowe. Wiercełka można było wiesełka. Wszystkie, Wszystkie bez problemu można było podłączyć. Problem był taki, że. Są dwa porty i twórcy gier y, robili, że czasami działał joystick w porcie pierwszym, a czasami działał w porcie drugim. Najczęściej był to joystick w porcie drugim, ale jak się miało tylko jeden joystick, no bo kurczę, dwa joysticki to jest y, spory wydatek, no to trzeba było przełączać. A, uwaga, y, lepiej nie było przełączać tego podczas włączenia komputera, gdyż mogło dojść do małego spięcia i... Kaput. I kaput, kaput. Ja... Y, ja miałem tylko jeden kaput komodora 64, i to była dla mnie absolutna tragedia. 80... Zaraz po otrzymaniu komputera spalił się zasilacz i musiałem czekać chyba dwa miesiące na naprawę tego zasilacza. A to była taka prosta konstrukcja. Okazuje się, że później się okazało, że padł bezpiecznik w zasilaczu i wystarczy... i tak naprawdę, gdybym miał dostęp do bezpiecznika, to, to udałoby się zrobić szybciej. Natomiast... zasilaczu Czy w komodorku? Zasilaczu, zasilaczu, zasilaczu. zasilaczu. Był bezpiecznik pod, tak, pod taką wypustką ukryty i on padł. A, no tak, bo to miałeś tą pierwszą wersję. Tak, Gdzie taki, mam... taki, taki duży, klockowy tak, zasilacz. Bo w nowszych wersjach już był zalewany epoksydem, więc żeby... No, to nie było najfajniejsze rozwiązanie. Jest żywotny przez to, bo ciężko o usterki mechaniczne, ale po tylu latach, pamiętacie, te zasilacze już mają po 40 lat, koncentratory w środku tej pojemności mogą nie mieć, a ta, to była typowa konstrukcja na bazie transformatora. Co ciekawe, dwa napięcia były. Mhm. Było... E... Jak państwo mieli 9V, tak? 9V zmiennego i napięcie stałe było 12 które później było w środku, oczywiście oba napięcia były tam modyfikowane już. Ono było dosyć ważne, te zmienne napięcie. Ono potrzebne było chociażby do działania odtwarzacza kaset, niektórych peryferii, i jak państwo mieli chyba było też potrzebne, aby SID działał. Tam jakieś obwodach mhm. generowania dźwięku też były potrzebne. No właśnie, i ym, ja dodam jeszcze a propos, a propos tego zasilacza. Są oczywiście już zamienniki nowoczesne, nie ma z tym problemu większego, można kupić bezpieczniejsze dla komputera, jeżeli planujecie kupić, albo macie swój, swój egzemplarz komputera i macie tak, problem... muszę, muszę sobie podłączyć taki nowoczesny. No bezpieczny RAF na przykład sprzedaje takie zasilacze i warto pomyśleć o bezpieczniejszym, no bo jednak taki 40-letni zasilacz może wyrządzić krzywdę komputerkowi... A hmm. skoro jesteście przy kartridżach, to ja chciałem pokazać kartridż, który ja mam teraz w moim Commodore 64. Ojoj, to to taki... I to jest ponoć, Andrzej mi powiedział, że to jest taki złoty grał, chociaż coś tu w środku stuka. No życie. Coś tam <laughs> wypadło. Natomiast moi drodzy, to, ten kartridż, to jest stacja dysków, ta 1541 w wersji kartridżowej emulo, emulo, emulowana, znaczy nie, nie emulowana, no kurczę. Nie nie właśnie to. i to jest teraz najciekawsze. No to może tak. Jak działa stacja dyskietek? Bo muszę to muszę żeby Dobra. wytłumaczyć jak działa kardiść, to muszę powiedzieć o będę tak robił. Odnośnie stacji dyskietek. Stacja dyskietek korzystała z y, interfejsu IEC, to jest taki interfejs szeregowy, który pozwalał przesyłać dane. Stacja dyskietek w swojej zasadzie była wolniejsza od magnetofonu. Ona była naprawdę bardzo wolna. Niektóre gry się ładowały naprawdę długo i trzeba było czekać. I po latach powstały y, takie reimplementacje protokołu bo wspomniałem na początku, że stacja zgetek miała swój procesor. To też było potrzebne przy niektórych trybach, turbo. Mhm. Demoscyna czasem z tego korzystała, mhm. nie tylko jako mocy obliczeniowa, ale też na przykład po to, że odpowiednio wprowadzone komendy pozwalały na przykład parkować głowicę bardziej agresywnie, przez to Zwiększyły. Skietek... By... Tak jest i można było pewne melodyjki <laughs> przez mechanizm od... To super sprawa, słuchajcie, no. Yy, I bardzo fajne. I teraz wracanie do Kardziża: yy, Bardzo popularnym interfejsem do dzisiaj jest sd to iec Tak. No właśnie, tylko że SDT i EC nie emuluje stacji a protokół komunikacyjny. Stąd właśnie rozwiązania turbo bywają nieprawidłowo nie działające i albo na przykład niektóre turbo są wspierane, inne nie są. Można byłoby to oczywiście poprawić. Jeżeli chodzi o ten kardzicz, on jest... kosztuje ponad 200 euro, nie jest najtańszym kardziczem. 5 4, 1, Ultimate 2 i trzeba było się zapisywać w ogóle. Do dzisiaj tak, tak. samo to działa. Ja czekałem chyba pół roku czy rok na to. Mhm. Tutaj mamy pełną implementację nie protokołu, a stacji dyskietek. Mhm. Czyli mamy emulację. To jest akurat układ FPGA, który właśnie ym, powiedzmy, że udaje to stację dyskietek i udaje ją bardzo dobrze, bo kompatybilność jest bardzo, bardzo wysoka. Chyba nawet pod 100%. No, bo jest to po prostu takie. mówię. To jest flagowe rozwiązanie, jeżeli macie komodorka i chcielibyście yy, mieć kardić, który zrobi wszystko i zrobi to prawie że wzorcowo, ten kardić taką możliwość ma. On również może udawać przy pomocy adaptera, yy, również yy, odtwarza kaset, Choć Dobra. jak macie stację tak to powiedzmy, że twarz kaset już jest taką fanaberią w tym wszystkim. Ale można tego doświadczenia też oczywiście. No nie... się powiem się, że jak podotykałem tych klawiszy, tak nie, nie robiłem tego od. 30 kilkulacji, tak. Świetnie. Ja ci powiem tak. Mamy tyle nowoczesnych interfejsów, ale ten Cardysh jest świetny. Oczywiście, składanki, czyli po prostu Cardyshire, gdzie mamy dużo gier, czy licencjonowane, tak jak mamy tutaj, właśnie ten Cardyshire. Ich oczywiście troszkę wyszło. trzymam tutaj na przykład taki Cardyshire, gdzieś tutaj sobie on był, jakiś Cardyshire, nie mam go. Ale teraz, jak są wydawane gry na Commodore 64, bo cały czas są wydawane i to w pięknych edycjach czasami. To są hobbystycznie, ale hobbyści, pasjonaci potrafią zrobić, rzeczy nieprawdopodobne, to te gry są wydawane właśnie często na kartridżach i te, dzięki temu działają bardzo szybko, płynnie, od razu się uruchamiają. I, no i jest super. Tutaj mamy w ogóle jeszcze stację dysków 1541, wersję drugą, która jest odchudzona znacznie. Była jeszcze stacja... Masz masz, Andrzeju, 1571 chyba. Jest. Miałam 1570, 1571 niestety nie mam. A, okay. Nie mam jej. Yy, druga wersja Druga wersja jest, nie ma wewnątrz już zasilacza. Pierwsza, pierwsza za mną jest tutaj, o w tym miejscu już wezmę, tylko ona jest nieskręcona. Ostrożnie, no bo to jest duży, duży ciężar, duży. To duży. Można, można robić... Yy, można robić ciężar, oczywiście. Ta stacja miała wadę, ona się mocno grzała, stąd często była to jest nazywana tosterem. Te dyskietki po wyciągnięciu albo nawet potrafiły się blokować w ogóle w środku w napędzie przez nagrzanie. No takie Masaki. wady. Wersja druga miała poprawione to chłodzenie, a wersja trzecia miała po, po prostu. Po prostu miała już zasilać na zewnątrz, była lżejsza, szybsza. Pod kątem takim. Ten, ten dźwięk działaniu. zamykania. O, tutaj. Tak, tutaj inny mechanizm. Zamy... Tak jest. Świetny. świetny, yy, Właśnie te, te, te takie detale. Ten przycisk, play, stop. No właśnie, to jest wajcha. To, wszystko to jest tak... coś, czego nie jesteś w stanie zaemulować. To, jak. Jeśli macie wspomnienia z tym związane, to właśnie takie doznania haptyczne, doznania dotykowe, zapach, to wszystko no. wam przypomina o pięknych czasach młodości. O, oczywiście, jeśli macie taki nastrój se sentymentalno-nostalgiczny, bo są osoby, które nie przywiązują żadnej wagi do tego, co było y, tam y, no, w czasach, kiedy byli młodsi, ale są osoby takie jak my, i Wy pewnie, które zapewne no, Mają takie impulsy, które każą im powrócić do lat szczenięcych, i nawet naciśnięcie klawisza, play powoduje, oj, takie dziwne wrażenie, tego, że nagle cofnęliśmy się w czasie. No właśnie, to jeszcze cofając się w czasie, powiem, mamy już nie, czasu. Ej, chwil, jeszcze chwilkę mamy, mówię. więc trzeba by coś o grach powiedzieć. Oczywiście. Coś trzeba by o grach powiedzieć. I o, o pierwszym, Andrzej o swoim pierwszym zetknięciu mówił z Komodorem. Ja mówiłem też o moim y, przyjacielu Rafale, ale w, muszę powiedzieć jeszcze o jednym miejscu, którym też wspominałem w, w Grysławach różnych, ale to jest miejsce, które chciałbym jakoś może kiedyś upamiętnić. Nie wiem, może zrobię ankietę na jakimś brzeskim forum, czy ktoś ma może zdjęcia z czy nie. W okolicach brzeskiego dworca był taki pasaż z rozmaitymi y, Sklepikami, tak zwanych prywaciarzy, którzy ośmielali się wbrew gospodarce, planowanej, socjalistycznej, robić jakieś interesy, na co no, czasami władza pozwalała. Czy tam był jakiś sklep warzywny, i był też pan zegarmistrz, który zrobił pierwszy z prawdziwego zdarzenia salon gier w naszym mieście. I ten salon gier. Składał się z czterech komputerów Commodore 64, wsadzonych do szaf, takich jak, jak są szafy dla automatów. Były cztery kolorowe telewizory, i przy dwóch z tych komodorów, z tego co pamiętam, były też stacje dysków. Pieniądze, które on tam władował, pozwoliłyby, podejrzewam, na zakup domu. Albo postawienie domu. To były no tak, cztery telewizory kolorowe, cztery komodory, 7,4, dwie stacje dyskietek, no jeszcze te budy, plus on przygotował specjalne mechanizmy wrzutowe, chyba sam je skonstruował w ogóle. No bo jak zapewnić możliwość gry w, yy, osobom przychodzącym, skoro tam to nie są gry przystosowane do automatów? No to pomysł prosty: gramy na czas. Gramy na czas i był automat wrzutowy ustawiony na 3 minuty po wrzuceniu złotówki, można, złotówki, ja, niech pomyślę, złotówki, czy 10 zł, 10 zł, po wrzuceniu 10 zł. Wtedy pamiętam 100 zł z Waryńskim, to było moje, w 86 roku to było moje kieszenkowe i się to wymieniało na 10 monet 10 złotych które się wrzucało tam i po pół godzinie już się nie miało nic, w ogóle nigrosza, grosza, bo wszystko się wydało na automat i grając w gry typu Zaxxon, Co Commando, Green Beret, Hero, no i, i mnóstwo innych, które tam akurat były prezentowane. Tam po raz pierwszy Zaksona zobaczyłem, tam po raz pierwszy też Green Bereta zobaczyłem, do którego... no przy Green Berecie zawsze były... To była gra, która cieszyła się dużą popularnością, gdyż w tej grze likwidowało się radzieckiego okupanta. A brzeg był wtedy, no, właśnie, takim miastem okupowanym, można powiedzieć, przez towo... Radzieckie. Tak, no mieliśmy, mieliśmy wielką, wielką bazę radziecką w brzegu, i w brzegu mieszkało 20 tysięcy Rosjan, znaczy Rosjan no. ludzi radzieckich, którzy z, z różnych miejsc. Te, te, tego wielkiego kraju, bo przyjeżdżali bo na przykład wśród żołnierzy szeregowych, to było mnóstwo kałmuków, mnóstwo osób tam z Kazachstanu, z Uzbekistanu, no, widać no, po, po skośnych oczach, prawda, tak i, i, i inne, inny wygląd mieli niż na przykład tacy in, Prawdziwi Rosjanie, tak, czy Ukraińcy. Tak? No, wyróżniali się, ale ich też było dużo. No i o, o, o bazie chyba będę musiał kiedyś nagrać osobny materiał, bo to, to jest doświadczenie, które podejrzewam, ludzie z Legnicy mogą mieć podobne, ale brzegi Legnica to były dwie takie większe, większe bazy lotnicze w ogóle w Polsce, gdzie rozstawione były siły szybkiego reagowania, były myśliwce, migi, były bomby atomowe u nas w brzegu. Nie Było, by... Nie mam zielonego no. pojęcia no, o na w skarbie mierzonalnym były bomby atomowe. Był to, atom... to. Ja, niesamowite. No, także by byliśmy, jakby, jakby coś przyszło, to brzegu, brzeg pierwszy znika z powierzchni ziemi. <laughs> oj, <laughs> oj, oj. A 8.6 no. to ważny rocznik, bo to moje urodziny. Tak, no 8.6 no. to też Czarnobyl, nie? No, ale ja już, po, już no. po... I... No i cóż, wracając do rzeczy, w tym, w tym, że salonie gier po raz pierwszy zetknąłem się z tytułami, już kiedyś pamiętam, mówiłem o tym, Moje pierwsze zetknięcie z w 1985 roku taką grą Bruce Lee polegało na tym, że wszedłem tam do tego salu. Ile miałem wtedy lat? 12. I się zastanawiam, jak ta gra w ogóle jest odtwarzana. Przecież, przecież ona powinna lecieć cały czas z taśmy. Byłem przekonany wówczas, nie mając żadnej lektury, nie mając dostępu do informacji technicznych, no bo jeszcze nie było ani bajtka, ani komputera, ani tego. Nie wiedziałem tak naprawdę, że istnieje coś takiego jak pamięć ram i że te gry są wczytywane do pamięci i one tam są. Ja byłem wówczas, wówczas za pierwszym razem, później mi to szybko wytłumaczono, byłem przekonany, że gra jest na, na taśmie, taśma się kręci i w ten sposób się gra. Tam tło jest jakieś, a my ludkiem sterujemy. I tak tylko czekałem, kiedy taśma dojdzie do, do końca i ją trzeba będzie przełożyć na drugą stronę, nie? więc takie... Ale oczywiście szybko, szybko się dowiedziałem, że tak naprawdę chodzi o, pamię o pamięć i... Ciekawe, no ale słuchaj, no. nie z kim byłeś, nie musiałeś wszystkiego wiedzieć. No, no i pamiętam, że Bruce Lee wtedy na mnie wielkie wrażenie i do tej pory Bruce Lee to jest jedna z moich absolutnie ulubionych gier, na komodora 64, chociaż z tego co wiem, to wersja na Atari chyba jest jeszcze lepsza na Atari 800, bo jest bardziej e, żywa kolorystycznie. No ale wtedy zaczęła się moja przygoda z komodorem. Pojawiły się takie gry tak jak Boulder Dash, jak Impossible Mission. Takie gry jak wspomniany Zaxxon, Bruce Lee, Commando Rewelacyjny i Warriors, Wtedy też kolega Rafał dostał swojego Komodora i do, już do niego chodziłem. Nie musiałem wydawać tyle pieniędzy na automaty, bo mogłem korzystać z. u, u kolegi po drugiej stronie u, ulicy mieszkającego. No i dodatkowo w naszym brzeskim domu kultury pojawił się kącik komputerowy. Najpierw składający się z komputerów ZX Spectrum, a. Mniej więcej po pół roku zostały te spektrumy wymienione na komodory 64, na 4 komodory 64, także z, z telewizorami, i można było pójść tam i wykupić sobie od 15 minut do, tam, do dłuższego też czasu siedzenia przy komputerze. Pamiętam, że za godzinę płaciło się chyba 150 zł, coś takiego 150 zł za godzinę. No i siedzenia przy komputerze. Można było oczywiście 15 minut, też sobie wziąć. To i tak wychodziło taniej niż w przypadku tego, tego salonu gier. No i pamiętam, że przychodził tam pan, który na przykład brał dwie godziny i grał w Impossible Mission. I, i to jest też gra, która mocno mi w pamięci została, no, no ale później już miałem swojego Komodora. Już mówiłem, Tato mi przywiózł z Niemiec, no i, i z, z, zaczęły się jazdy. Co choć marzyłem o stacji, stacji dysków, żeby zagrać takie gry jak Last Ninja, nieposzatkowane, chociażby jak Maniac Mansion, jak Zack McCracken, no to te gry grałem u, u znajomych, którzy które stacje dysków mieli, a sam byłem do samego końca posiadania mojego Commodore 64 użytkownikiem magnetofonu, choć. Na przykład dowiedziałem się, że gry całodyskowe, dyskowe które u nas w Polsce są sprzedawane, tak zwane całodyskowe, dyskowe na zachodzie można kupić w wersji taśmowej. I w 1989 roku, w marcu, czyli chyba, pamiętam, że wtedy był, był okrągły stół. Byłem w Warszawie u, u rodziny, u mojej cioci, i poszedłem i, i spędzałem praktycznie cały czas w sobotę, w sobotę i niedzielę, bo ta giełda była w sobotę i niedzielę, na giełdzie na Grzybowskiej. Gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z, z taką gigantyczną liczbą sprzedających, bo giełda wrocławska jednak była mniejsza troszkę. No i były tam osoby, które miały, uwaga, gry przegrane z zachodnich, ale w całości, prawie w całości, taką grą był Barbarzyńca II, na którego bardzo czekałem. I ta gra zajmowała prawie całą stronę kasety. Niestety nie miała ostatniego etapu. Ale były chyba 3 czy 4 etapy nagrane właśnie w taki sposób, że naciskaliśmy taśmę, gra się wczytywała, wczytywała się pierwsze etap, wybieraliśmy postać, gra post dalej wczytywała pierwszy etap, później kolejny i kolejny. Gra ostatecznie skończyłem na wersji dyskowej u kolegi, natomiast no to był tytuł, który w ogóle pomyślałem sobie, że zrobię wielką karierę jako sprzedawca oprogramowania, bo od razu po powrocie z Warszawy pojechałem na giełdę do Wrocławia chcąc podzielić się. Tym tytułem. Mając nadzieję, że uda mi się go wymienić na coś, ale. Biznes chciałeś zrobić. Chciałem, oczywiście, chciałem biznes, zrobić, ale niestety się nie udało. Nikt nie był zainteresowany. Gra bez turbo, kto to będzie grał, zajmuje ty, tyle taśmy, bez sensu w ogóle. Więc, więc nie zrobiłem żadnego interesu. A później, jak już byłem na giełdzie, to w 1991 roku, żeby sprzedać komodora 64, i nie było to proste. Już wtedy wchodziły 16 bitowce tak mocno. I sprzedaż komodar 64. No, sprzedałem go po cenie niskiej, bo sprzedałem go bodajże za 800 tysięcy złotych, ówczesnych, czyli obecne 80 złotych. Tak? Obecne 80 zł. I a amiga kosztowała 4 miliony 800. 000. Więc brakowało mi jeszcze 4 milionów do kup na Amigi i... Czyli 400, zł na dzisiaj, na dzisiaj. Czyli 400 zł jak na dzisiejsze czasy, no ale wtedy to było znacznie więcej jednak. O, wiadomo, to około, nie wiem... Ja... Podejrzewam, że z... Półtora tysiąca? Półtora tysiąca jakieś, nie? No, no, tak by się zgadzało. I, i, I brakowało mi tego, no ale pracowałem, sprzątałem, robiłem różne, różne rzeczy, no najczęściej prace fizyczne, żeby zarobić tę Amigę i ostatecznie po pół roku... Pracy zarobiłem na Amigę i w październiku 91 już kupiłem Amigę, który, no to już jest zupełnie, zupełnie inna historia. Natomiast Andrzeju, czy przedstawiamy dziesiątki gier swoje, czy wspominamy o jakichś tytułach, które utkwiły na przykład tobie, bo ty miałeś później do czynienia. Ty... Nie, no ja mam takie doświadczenie na bieżąco w tej chwili. Ja mogę powiedzieć o jednej grze, która na wszystkich retrosferach zawsze na komodorku się znajdzie, zawsze jest odpalone, wszyscy w nią grają. Buble, buble. Nie, River Raid. Zawsze. Zawsze River Zawsze, Ride, na serio? zawsze River 3 to jest wiesz, to jest gra, która jest turbo prosta w y, nauczeniu się zasad i ekstremalnie trudna na y, żeby ją może nie skończyć, ale dać no gdzieś daleko. No dobrze, ale to jest gra, która zadebiutowała na Atari, prawda? No tak, to ale... która, która wersja jest lepsza? Y, no, pierwotna wersja na Atari była taka dosyć uboga, jeżeli chodzi o y, warstwę wizualną i o pr y, przezkazajki. Wersja na Commodore 64 jest lepsza, ładniejsza brzmi lepiej i dla mnie w sumie tak naprawdę wersja na, yy, wersja na Commodore 64 jest tą wersją River Rider, która jest grą docelową. To, dodam to, yy, bardzo często odpalamy Donkey Konga, który też jest portem w sumie i też jest tak. portem z Arcade'a, ale w porównaniu do wersji przez Atari 2600 to to jest przepaść, to jest przepaść no. jakościowa. Jeśli chodzi o Commodore 64 to w Polsce był bardzo słynny port nieoficjalny pewnej gry, które no, bił rekordy popularności i każdy chyba, kto miał Commodore 64, ten gra zna, to jest Gena Sisters. Great Genesisters, Sisters, który, tak, jest, tak. który jest z żynką z, z Mario. Tak, o, to też cudowna gra. I wydaje mi się, że jak już wspomniałem na samym początku tego materiału, ona brzmi na Commodore 64, lepiej niż na takie Takie jest moje zdanie. No gra jest bardzo grywalna. Y, y, wiele osób myli na festiwalach. Czy to jest Mario? To no jakiś z... tak dziwnie wygląda. Bo pierwszy etap to jest 1 jeden do jednego. Prawie jeden sobie. do jednego, tak jest. Później oczywiście są większe zmiany, ale gra jest taką no, solidną platformówką. Oczywiście tych klonów było więcej, Flimbo, Quest chociażby, no nie. Tylko, bo że dużo, to jest zupełnie, zupełnie inny platformer w porównaniu do właśnie do Gena Sisters. Y, Sabotażysta, czyli też Sabo gra. Sabotażysta pier pierwotnie na ZX Spectrum, Spectrum tak, tak, ale port taką Commodore jest portem lepszym. Yy, bardzo fajna gra yy, Draconus, który też jest sportem w sumie. Drakonus wyszedł na Atari na pewno małe, natomiast ja grałem, widziałem na Atari, grałem na Commodore 64. Moim zdaniem wersja na Commodore 64 w ogóle zjada wersja Atari. Tak? Wy, wybaczcie, Atarowcy, no ale tak, taka jest prawda po prostu. I ja po latach szukałem jakiegoś gry, która by mi przypominała trochę Metroid 2, nie? To Drakonus jest bardzo blisko tego, mhm. bardzo blisko tego, tego podejścia Metroid 2. Yy, trudna mhm. gra. Trudno. Trudna gra, ale bardzo przyjemna i bardzo dobrze wyglądająca. I dobrze brzmiąca na, na tym komputerze. Ym, teraz no, jeszcze? Prince of Persia, ale to już grałem to, później to, później. To, Prince of Persia nie wiem, czy oficjalnie wyszedł na Commodore Też 64. nie wiem, ale grałem na Commodore 64, fajnie wygląda, dobrze działa. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście i Warrior. Co mówiłeś o tych klasycznych strzelankach? Komandosi, ta. znaczy komandos na podstawie ta. filmu z Arnoldem na Amizę Komando 64, to przede wszystkim jest muzyka Roba Hubbarda. To jak ta, jak ta gra brzmi. Ja pamiętam właśnie też, jak stałem sobie w tym wcześniej wspomnianym saloniku gier. Wokół mnie, no ja miałem 12 lat, więc wokół mnie więksi znacznie ludzie i nie widzę ekranu, słyszę tylko muzykę. Ja tę muzykę będę pamiętać do końca życia. To jest tak genialna muzyka, to jest tak fantastycznie opracowany utwór, że odcisnął się piętnem niezwykle mocnym na mojej korze mózgowej i będę miał go wyrytego pewnie... W jak zamknę oczy, to od razu słyszę i słyszę te dźwięki i słyszę uderzenia i słyszę szumy generowane przez sit. Fenomenalna, fenomenalna muzyka gra. Wydaje mi się, że tak naprawdę lepsza jest wersja ZX spectrum, ale tam nie ma muzyki. A tej y, komando się odpalało w dużej mierze z powodu muzyki fenomenalnej, absolutnie. Świetna muzyka, bardzo dobrze ją wspominam. I kojarzę ją nawet tego, z tego powodu, że u kogoś kiedyś słyszałem, to właśnie Last Ninja na przykład. Las Ninja, oczywiście. Tam jest muzyka też, ona przeszła do kanonu już. No w ogóle gra Last Ninja to był tytuł, który zrewolucjonizował, wydaje mi się, to jak patrzono na, na gry w ogóle. Bo to była gra, gdzie wprowadzono fenomenalną jak na owe czasy oprawę graficzną. Gra z bardzo rozbudowany, zresztą była gra przygodowo-dęcznościowa o przygodach tytułowego ostatniego Ninja. Niestety z, pa z paroma sekwencjami, yy, które wymagały tak zwanej yy, perfekcyjnej pikselowatości, trzeba było co do piksela się ustawić, żeby przeskoczyć przez wodę na przykład. były taki strumyk, gdzie były kamyczki i z kamyczka na kamyczek trzeba było przeskakiwać w sposób nawet nie, niekoniecznie zgodny z grafiką, tylko w sposób zgodny z tym, jak ta ścieżka została zaprogramowana. Nie trzeba było pamiętać dokładnie, jak należy z naszym ninją stanąć. Natomiast i grafika, i muzyka robiły wielkie, wielkie wrażenie. To była gra całodyskowa, znaczy w Polsce była całodyskowa, yy, lub można było ją na, yy, w wersji taśmowej mieć pociętą, czyli etap pierwszy, etap drugi, składanka. składanka, natomiast normalnie na zachodzie można było kupić taśmę z grą i nacisnąć przycisk, wczytyło się etap pierwszy, później etap drugi, etap trzeci, no, my, myśmy takich e, e, fantastycznych wynalazków e, raczej nie posiadali, ale Last Ninja, dla mnie Last Ninja to jest jedna z ważniejszych gier, ale bardziej część druga, Last Ninja 2, moim zdaniem, robi wszystko lepiej. Jest lepsza grafika, jest jeszcze lepsza muzyka, jest lepsze sterowanie. Nie ma takiej konieczności idealnego ustawiania się. Znakomity tytuł. No później oczywiście była też Trójka, która wyszła też i na Commodore 64 i na Amiga, ja w ogóle przygotowując sobie jeszcze listę gier, o których byśmy wspomnieli, ale widzę, że czasu raczej nie będzie, no, nie mamy czasu już na to, więc chyba zrobimy osobny odcinek o grach samych. Tak, tak. tak. To, to, to będzie chyba lepszy pomysł niż teraz gnać się na łeb, na szyję. Teraz, oczywiście. Teraz wspomnimy jeszcze pewnie o paru i będziemy, i będziemy kończyć i może później osobny odcinek na temat najlepszy gier na komodora. Andrzej sobie jeszcze przypomni. Dogram się. dogra do, do, <laughs> do się. Ja mam tutaj listę z 30 gier, więc musiałbym o każdej, jakbym nawet jak minutę mówił, to by mi zajęło prawie cały odcinek. Prawie cały odcinek. No ale Last Ninja, drugi wspomniany. Impossible, myślę, wspomniany. Najlepsza piłka nożna wówczas, Micro Pro Soccer, którą się zagrywałem po prostu. I obecnie, jak odpaliłem Micro Pro Soccer po latach, no, to nie jest tak wesoło. To nie, to, to pewnie bym nie grał, ale w 89 roku Micro Plus Soccer grałem jak głupi po prostu i dochodziłem Polską do tytułu Mistrzów Świata w Brazylii ja zawsze pokonując. Pierwszy mecz zawsze był na tych mistrzostwach z Omanem, to pamiętam, który wygrywałem, no, czasami nawet 10-0, a później na końcu Brazylia i to była pierwsza gra piłkarska, stworzona przez Sensible Software, wydana przez firmę Microprose, stąd nazwa Microprose natomiast y, samo oprogramowanie zrobili ludzie, którzy przy, później przygotowali Sensible Soka, y, Canon Fodera i y, y, y Megalomania i y mnóstwo innych znakomitych gier. I, I pamiętam, że takim wyjątkowym elementem soccer było możliwość podkręcania piłki, tak zwany after touch. I to było takie bramy, takie bramy ładować, że to głowa mała. Mam, tu, mam tutaj jeszcze z takich ciekawych gier, caveman olympics nie czy pamiętać, pamiętasz? To nie czy... była olimpiada jakaś? Olimpiada Jaskiniowców. To kojarzę. Olimpiada kojarzy. Jaskiniowców, rzucono. <laughs> Bo wyścigi skok przez dinozaura, ucieczka ucieka przed tygrysem, szablozębnym i tak dalej. dalej no bo... Ja tylko jeszcze powiem o jednej grze, która mnie strasznie ja jestem... nerwicowała, o Montezumie, muszę powiedzieć. O Montezuma, cudowna gra. Cudowna, ale. Naprawdę? Rewizowała. Ja się irytowałem mocno. Grywałem już tak współcześnie. Montezuma's Revenge. Tak, się... i chyba wyszło kilka części, jak pan myli. Znaczy, to jest, w tym roku ma wyjść gra wersji na, bo w wersji, bo ona wyszła w 1984 roku, w tym roku ma wyjść Gra wersja Montezumy na 40-lecie. Oj, Montezumę tu grałem bardzo dużo. Miałem w głowie wyrytą też mapę do no tak, całości, tak, tak. i to była gra, która tak naprawdę, mam wrażenie, ona była niedokończona. Bo... Nie skończyłem jej. Nie, 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 nie mam... bo to można było w kółko grać. Wiesz, dochodziłeś do pewnego momentu, gdzie skakałeś w dół i leciałeś przez pole diamentów, tak jakby łapiąc się czasami linii, były tylko diamenty, po czym. Wracałeś na początek. Czyli pętla taka. Taka pętla. Jest, bo jest taka nowoczesna gra, mroczna, gdzie też jest podobny patent. Jest dużo pętli tak, tak. teraz w grach. To był pierwszy rogalik. Tak, no. jest. I pętla. Więc... Ale Montezuma była super. No, Bruce Lee wspomniany, to jest. No tak. Wspaniała gra, dla mnie bardzo. Zaxon, świetna implementacja strzelanki z automatów. Impossible Mission wspomniany, to jest. Gdy miał wybierać teraz grę chyba najważniejszą, to pewnie Impossible Mission, albo Zack Kraken, czyli kapitalna przygodówka. Od z Filmu, która na komodorze świetnie wyglądała. Co prawda, lepiej później na Amidze, no ale akurat przede ją na komodorze i mam z tą grą związane wspaniałe wspomnienia. Inna gra, o której też mało osób pamięta lub słyszało, to była strzelanka taka horyzontalna, pozioma IO się nazywała. Jak, tak jak księżyc IO. Trzy fenomenalnie zaprojektowane etapy z rewelacyjną grafiką. Jeśli ktoś lubi gry typu Katakis e, albo r Type. To I.O. jest fantastyczne, bardzo, 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 bardzo trudne, ale, ale fantastyczna gra, fantastyczna. Moon Patrol. No, ale Moon Patrol to na wszystko było. Na wszystko było, ale ja go grałem na, głównie na komodorku. Fajna gra, ale też im dalej, tym trudniej, trudniej, trudniej. Zresztą większość gier zresztą się tam się cechowała ale sympatyczna gra i do dzisiaj odpalamy ją na festiwale, to ludzie po prostu grają, bo jest fajną, przystępną grą. Zresztą dużo właśnie tych gier takich, powiedzmy, że arcade, one właśnie były fajne, bo były przystępne, żeby się nauczyć sterowania, a później im dalej w las tym trudniej było. Ale warto też wspomnieć, że na Commodore 64 wychodziły gry, które wyprzedzały technologicznie inaczej, odstawały mocno im plus technologicznie od konkurencji, bo pozwalały na przykład na bardzo szybkie przewijanie ekranu, i taką grą jest Uridium, strzanka z góry. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, yeah, może e kiedyś Andrew Braybrook ją napisał, wydała firma Hewson, czy też Hewson, jak kto woli. I to była strzelanka, że tego typu, że lataliśmy nad takim wielkim statkiem kosmicznym, rozwalając stada wypuszczanych przez ten statek kosmiczny fal obronnych by później wylądować na nim, włączyć sekwencję zniszczenia tego statku i odlecieć do następnego. O, ciekawe. Taka fajna. Oj, handla. oj, Uridium robiło wielkie wrażenie, zresztą ten sam programista, Andrew Braybrook, przygotował jedną z najbardziej eklektycznych, ciekawych gier tamtych czasów, w gra, która się nazywa Paradroid. Słyszałeś o Paradroidzie? A ty mi kiedyś wspominałeś o nim. Paradroid jest to gra, w której zaczynamy jako robot poziomu 000 w jakiejś dziwnej bazie i na samym, na samym dnie tejże bazy musimy przedostać się, wydostać się, przenosząc swoją świadomość do robotów coraz wyższego poziomu. O proszę, to bardzo ciekawy zamysł. I musimy atakować, znaczy wchodzić w roboty o wyższym poziomie. Na przykład, jak zaczęliśmy od 000, to wchodzimy na 0,10 i staramy się pokonać te roboty w takiej mini grze ustawiając punkty przesyłu danych w, 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 w takich węzłach, które powodują, że nasze dane zastąpią jego dane. O, to, to, to można by być spokojnie teraz przenieść na mechanikę nowoczesnej jakiejś gry. Można. Zresztą Paradroid wyszedł później na Amiga w latach 90. jako Paradroid 90., Natomiast ta wersja na Komodora to jest tytuł, no, na którym też mnóstwo czasu spędzałem i, ale chyba nigdy nie skończyłem, bo jak dochodziłem tak numerów 700, ile 700, coś tam i tam już łatwo też zginąć, bo systemy obronne się pojawiają, działka, lasery, szmery, bajery. nie ma lekko, nie ma lekko, no, musimy kończyć. Tak jest, ale dzisiaj króciutki odcinek, półtorej godziny, no taki kieszonkowy. Półtorej pół, 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 pół godziny, natomiast moi drodzy, to nie jest koniec naszych przygód z komodorem 64. Będziemy jeszcze do komodora 64 wracać i może przygotujemy właśnie takie zestawienie tytułów. A Andrzej cofnie się retroaktywnie do 86 roku, do kołyski. Sięgnie po gryz z lat 80., -tych. może coś mu przypadnie do gustu? Nie, no i. Naprawdę? Ja tak tak. Oczywiście, że tak. No, właśnie, mamy też dużo gadżetów, o których chcieliśmy powiedzieć. Właśnie, o, o różnych. Gadżetów jest mnóstwo. nowoczesnych nawiązaniach, właśnie o Konku Flash chociaż. Tak jest. O nowoczesnych rozwiązaniach związanych z Komodo 64, o przyszłości wtedy i obecnej. O Commodore 65. Tak jest. Po... Czyli ze stacją dysków, modelu, mm -hmm. który teraz został przez e, miłośników e, tej marki odtworzony. Może tak, tak jest, powiedzieć. o mobilnym Commodore 64. O, ty, ty, taki... o tym joysticku też miałeś, pokazywałeś go w ogóle? Joystick, joystick, aha, tak, DTV, tak o. jest tutaj. O, gdzie, gdzie, gdzie mam? Nie wiem, gdzie go mam. Nuk dostał, a nie, jest, 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 jest. przepraszam, mam to, go tutaj. To jest Komodor 64. Tak i... De facto pełnoprawny, bo można się dostać do płyty głównej i wyprowadzić wszystkie prawie interfejsy. To jest napisane, co 64. Tak jest, tak, tak. <laughs> I tu, Ile tu jest gier? 30, kiedyśmy mieli? Jest boulder dash? Nie pamiętam, tak, tak, musiałem sprawdzić tak, listę tak, gier. Bulder, deszcz, to by. Ale jest to grywalne i mamy... co, co prawda nie ma HDMI, bo to jest stara rzecz, tak? Tu mamy podłączenie tylko... Kompozytowe. Kompozytowe, nie? Mhm. Ale też ciekawe rozwiązanie. Zresztą mamy do dzisiaj dostępne w sklepach DC64 w wersji mini i maxi, maxi. również. To, to, jeśli już, to bierzcie maxi z klawiaturą, nie? Tak jest. Ale jedno i drugie jest dostępne. Mini jest naprawdę dużo. Koszta, koszty też nie są wielkie, bo około 200 zł. Ale o tym porozmawiamy sobie w drugiej części, gdzie postaramy się właśnie porozmawiać głównie o grach i jak już skończymy gry, wtedy zrzucimy sobie sprawy techniczne jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Ja przy okazji polecam kanał Retro Borsuki Montek, gdzie mm -hmm. każdego tygodnia możecie zobaczyć i stare i nowe gry na Commodore 64, na Atari i inne. Tak, inne ja dodam już. jeszcze, że polecam oczywiście tak, mamy Zina Commodore Namiga, bardzo tak jest, fajny. Yy... Profesjonalnie wydobywany. Tak, pismo. tak, tak, oczywiście. Bardzo bardzo merytoryczne i warto, warto się w nie zaopatrzyć. Oczywiście wejdźcie sobie też na kanał ortodograli, gdzie Borg Jak co chwilę bardziej. coś rzuca o Komodorku i nowości i przeglądy gier. Yy... On jest takim maniakiem: Komodor. No, powiedzmy sobie szczerze, Komodor 64 ukształtował pewne pokolenie 40-latków obecnych. I 50-latków, i jest to komputer ze wszechmiar dla nas ważny, mm -hmm. dla niektórych osób najważniejszy w życiu. Oczywiście. I mm, to jest piękna sprawa, więc widzimy się już za tydzień. Ja tylko chciałem... Za, za tydzień pewnie nie, nie o że będziemy kontynuować. Zobaczymy, zobaczymy Dobry. jeszcze. Może będziemy kontynuować, bo mam już ten bałagan tutaj taki rozłożony i tak, szkoda było mi go sprzątać, więc... <laughs> szkoda było mi... bo to trochę roboty zawsze przy tym jest, więc... Pomogę, pomogę, pomogę. Więc y, jak już mamy tak ładnie zrobione tutaj to wszystko, więc możemy do tego tematu wrócić. A to jest fajny temat, więc dlaczego by go nie kontynuować? Temat nośny, miły. Przyjemne. Tak I jest. w końcu wróciliśmy do prezentacji dawnych platform. A to są materiały, które cieszą się cały czas gigantycznym, gigantyczną popularnością. Na przykład materiał o Dreamcastie to już chyba 150 tysięcy siedmiu. Cudownie, cudownie. E, dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się. pa. pa. pa.